Cześć wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Żuraw.pl. Witam w prawdopodobnie ostatniej sesji kampanii Pachnidło do systemu Earthdawn, czwarta edycja. Ze mną jak zwykle są moi gracze, czyli Michał jako Wade Roxa. Chyba. Piotrek jako Linzo Wojszec, Krang ze Złodziej, Wade to jest łucznik Elfi, oczywiście, jakby ktoś jeszcze nie pamiętał. No i jest jeszcze z nami Arrus, który na rolu się jeszcze nie pojawił. Już się pojawiam. Który gra obsidianinem, trubadurem, malachitem cameo. Więc małe przypomnienie tego, co było na ostatniej sesji. Na ostatniej sesji nasi bohaterowie zaczęli od tego, że postanowili dostać się do za mury Troalu, z którego zostali wygnani. Za morderstwa, których nie dokonali. Szybki cień, król półświatka Wielkiego Targu na mocy zawartej na bazie magii krwi umowy postanowił przemycić ich do Troalu w beczkach z fasolą. Więc tak się zaczęła przygoda naszych bohaterów na ostatniej sesji, że w beczce z fasolą, w beczkach z fasolą dostali się na teren Troalu, gdzie spędzili znaczną część dnia, by później pod koniec dnia trafić do piwnicy kupca fasolowego, który handlował tą fasolą. Ale jak się okazało, niestety ekwipunek naszych bohaterów został sprzedany jako beczka pełna fasoli jakiemuś troalskiemu klientowi, który ewidentnie musiał być miłośnikiem tego warzywa, skoro kupił aż całą beczkę. Wnikliwe śledztwo w księdze handlowej skrupulatnego krasnoluda dało namiary na miejsce pobytu, miejsce dostawy zakupionej beczki z fasolą, która była beczką z ekwipunkiem. Więc nasi bohaterowie tam się udali i się okazało, że trafili z deszczu pod rynnę niejako, ponieważ w piwnicy domu, do którego trafiła zakupiona beczka, znajdował się Urrus, ochroniarz Jakusa Byrajlacha, ork ochroniarz Jakusa Byrajlacha, który jak się okazało wcale nie był niemową i właśnie szkolił jakichś młodych krasnoludów w barwach rodu Yureyven na okoliczność spisku, czy też na okoliczność przyszłego zamachu na króla. Przynajmniej tyle udało wam się podsłuchać. Niestety zbieg pewnych okoliczności sprawił, że nie udało wam się po cichu dostać do tej beczki. Za pomocą ciała Malachita wpadli się do tej piwnicy dość gwałtownie. Odbyła się tam krótkie starcie z krasnoludami, z piskowcami, ale udało wam się im pogonić kota, odzyskać ekwipunek. I musieliście się salwować ucieczką z tego miejsca, bo już oczywiście Urrus, który też uciekł, zawiadomił straż, która zbliżała się do tego miejsca, mając was za zadanie pojmać. Więc uciekliście w mroki nocy, żeby uniknąć pościgu straży i ponownego złapania, co mogłoby was kosztować głowy, tak jak było opisane w wyroku, który na was padł, który na was wydano za te domniemane morderstwa. No i uciekając przez zaułki, ciemne uliczki Troalskiego Królestwa, zostaliście zawołani przez pewnego krasnoluda, którym się okazał nikt inny jak Elemo Andeneus, wasz były adwokat z rozprawy, która miała miejsce w Pałacu Sprawiedliwości, kiedy byliście sądzeni za te zbrodnie, które wrobił was Jakus Byrajlach ze swoim ochroniarzem. Ale jak się okazało, znowu trafiliście w pułapkę, ponieważ w domu Elemo Andeneusa czekała na was uzbrojona banda popleczników rodu Yureyven, którzy zmusili was do tego, żebyście się razem z nimi udali do pałacu rodu Yureyven z workami, kolejny raz z workami na głowach. A gdy w końcu wam te worki z głowy zdjęto, okazało się, że trafiliście do lochów rodu Yureyven, na którego czele stała staruszka Selenda Yureyven. I jak się okazało, trafiliście do sali tortur, gdzie Wade Roxa zakończył poprzednią przygodę przypięty do łoża tortur, a jego towarzysze w klatkach. I akcja dzisiejszej przygody rozpoczyna się w momencie, kiedy do sali tortur rodu Yureyven wkracza sama Selenda Yureyven w towarzystwie
co najmniej kilku dobrze ubranych krasnoludów w barwach jej rodu. Razem z nimi przysiada sobie na zdobionych krzesłach, które zostały ustawione tak naprzeciwko waszych klatek i z boku stołu, do którego przypięty jest Wei. I spokojnie sobie siedzi, przyglądając się wam ciekawie. Natomiast jeden z krasnoludów zaczyna krążyć po pomieszczeniu, podchodząc to do klatek, w których jesteście zamknięci, ty Malachicie i ty Linzo, oraz do stołu, na którym rozpięty leży Wei. Wymienia jakieś krótkie, szeptane uwagi z oprawcami, którzy chodzą w takich skórzanych fartuchach z kapturami na głowach, które mają tylko powycinane otwory na oczy i na usta. I tak się przygląda każdemu z was, nic się nie odzywając, ciekawie lustruje was od stóp do głów, nie wyrażając na swojej twarzy jakichkolwiek emocji. Tak krąży chwilę po pomieszczeniu, przystając przy każdym z was, a w końcu po którymś takim kółeczku na wyraźne skinienie Selendy podchodzi do stołu, na którym rozpięty jest Wei, do którego podchodzi też jeden z katów, sprawdza więzy, jakimi skrępowany jest elf, sprawdza, czy jest dobrze przymocowany do urządzenia, które tam ma za zadanie rozciągać kończyny do granic możliwości, a później ewentualnie, jeżeli trzeba, wyłamywać je ze stawów. I tak nachyla się nad tobą, Weju, i zadaje pytanie. Po co wróciliście do Troalu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ja osobiście, żeby pozbyć się Jakusa, no, prawdopodobnie reszta jako zadanie poboczne, powiedzmy przy okazji, uratować życie waszego króla przed zamachem, jaki on planuje. Selenda kiwnęła na krasnoluda. Selenda kiwnęła na krasnoluda głową, a ten zadaje kolejne pytanie. Co wiesz na temat spisku Jakusa przeciw królowi? Gadał się z jak to... Ja tak wrócę w stronę klatki. Jak było tamtemu narodowi? Skąd pochodził tamten handlarz? O, bo Malachita. Taki typowo meta. Pamiętacie czy nie? Nie pamiętacie. Bo... Nie. Z Teranami, z Imperium Terańskim. No, to mi chodzi właśnie o to, żeby ten... No ja jak najbardziej to przekazuję, nazwę. Dogadał się z jakimś handlarzem. Jeszcze w Kratas spotkali się, wtedy też dostał tego orka pseudoniemowa. Jego też trzeba będzie się pozbyć. No ale wracając do sedna, planuję pozbyć się króla prawdopodobnie pod pretekstem pokazania tego niepachnidła waszego całego, czy cokolwiek. Raczej musimy się pośpieszyć, jeśli chcecie utrzymać waszego króla przy życiu, a zresztą. Co mnie to obchodzi? Interesujące. Krasnolud znowu rzuca spojrzenie w kierunku Selendy, która udziela mu kiwnięciem głowy milczącego przyzwolenia. Dobrze. Jak dowiedzieliście się o planowanym zamachu? Jeśli ja mogę się wtrącić, tak się trochę wychylam z tego miejsca, gdzie jestem. Ona patrzy na mnie? Patrzy, nic się nie odzywa. Krasnolud, tak, który nachylał się nad leżącym Wejem, podnosi głowę i spogląda w twoim kierunku z takim, podnosząc brwi, takim pytającym wyrazem twarzy. Więc ogólnie zaczęło się od tego, że po tym jak zostaliśmy wrobieni w parę tych morderstw i tak dalej, udało nam się na szczęście zostać wygnanym, a nie wylądować na stryczku. I kiedy chodziliśmy po wielkim targu wokół samego Królestwa Troalu, w jednej z karczm, w której zatrzymaliśmy się, natrafiliśmy na człowieka, którego Wei już znał. To był jeden z agentów Oka Troalu. Powiedział nam, że śledził Jakusa i wszystko wskazuje na to, że planowany jest zamach, i dał nam symbol. Mam ten symbol? Czy oni nam zabrali nasze rzeczy? Znaczy, zabrali wam broń, a czy... A raczej taki... Broń, rzeczy. Ja jestem związany, tak, czy nie? W klatce. Czy w klatce jakiś po prostu? W klatce, to ja pokazuję ten symbol i mówię, kazał nam się skontaktować z pewną osobą, pokazać to i dać informację o tym, że Jakus knuje coś przeciwko królowi. Z kim dokładnie kazał wam się skontaktować?
Malachit ma lepszą pamięć ode mnie, ponieważ dla niego to było parę dni, a dla mnie, o kurde, ile? Kim było? Wyższy ktoś tam. Starszy koordynator. Starszy? Ja to... Malachit tak patrzy. Ze starszym koordynatorem. Przepraszam, trochę w ustach mi zaschło. Tak dostaliśmy prośbę. Właściwie nie polecenie, no bo sami nie byliśmy agentami Okatroalu i nie jesteśmy. Chociaż można powiedzieć, że współpracownikami teraz, tak. Więc jako, że chcemy doprowadzić do sprawiedliwości Yahusa za to, co nam zrobił, za to, ile razy nas pobili przez niego, że za niesprawiedliwe i fałszywe oskarżenia, za kłamstwa i za pracę, którą robiliśmy, jak się okazało, nie w dobrym imieniu, zwłaszcza mnie to boli, ponieważ byłem przez jakiś czas grajkiem na statku księcia, zanim zacząłem pomagać dla Yahusa, który wtedy rzekomo tylko szukał niepachnidła. Teraz mieliśmy się z tamtym skontaktować, ze starszym koordynatorem, tak? Tak. Ze starszym koordynatorem, żeby móc właśnie do tej sprawiedliwości doprowadzić. No i przy okazji uratować króla, co też jest dla nas ważne. Co jeszcze macie do przekazania na temat spisku przeciwko królowi? No cóż można powiedzieć, jest on szykowany pod przykrywką pracy nad niepachnidłem. Jest to dosyć zakrojona na chyba szeroką skalę operacja, ponieważ ma w sobie m.in. wynajmowanie fałszywych bandytów, którzy kradli, rzekomo wykradali niepachnidło, którego tak naprawdę nie było. No i chociażby też próbę pozbycia się jedynych ludzi, którzy nie byli zaangażowani, a byli blisko Yahusa, czyli no, zaangażowany był Ursus, jego strażnik, który osobisty, który rzekomo jest niemową, chociaż widzieliśmy dobrze, jak gadał i prawdopodobnie podejrzewamy, że zabijał na rozkaz Yahusa. No, z tego jak Wei widział, jak Urrus walczył na przykład w tym kanionie, w którym spadliście w pułapkę naszykowaną przez waszego przewodnika, no to Urrus doskonale zna się na swojej robocie, jeżeli chodzi o walkę. No tak, ale u nas było coś tak... Ale mi chodzi o to, że za każdym razem jak ktoś ginął, to Urrus nie było w okolicy naszej, a dopiero i potem. No tak, tak, w sensie nie było go w naszej okolicy. Podchodził i potem. No właśnie. I potem dołączał do nas, do Yahusa, i po jakimś czasie okazało się, że gdzieś leży trup. Wrzućcie sobie na na percepcję wszyscy. Są czy jakieś awareness? Nie, raczej na czystą percepcję, bo mi bardziej chodzi o inteligencję niż o spostrzegawczość. Oko. A ja dalej wszystko słabo, bo dwie rany. No cudownie. Coś pięknego. Coś pięknego. Poobijany Bart, który nie. Poobijany Trubadur, który nie umie nawet rzucić wiesz nożem. Wiesz co, Weju i Linzo, przypominacie sobie jeszcze jeden fakt, który Malachitowi umknął przez może stres ostatnich godzin, że w tej piwnicy, w której spotkaliście, w której chcieliście odzyskać swój ekwipunek, broń przede wszystkim, to Urrus miał, szkolił, czy też szykował do zamachu młode krasnoludy, które ewidentnie nosiły na swoich szatach herb rodu Yureyven, którego aktualnie łapach jesteście. Okej, to ja w momencie, kiedy sobie oczywiście to przypomniałem przebłysku mojej myśli przedtorturowej, po prostu wyskoczę tak nagle w kierunku Serendy, słownie oczywiście, i rzucę jej... A ty przypadkiem nie wiesz coś na temat tego zamachu? No bo widzieliśmy dzisiaj, jak twoi młodzi chłopcy właśnie z tym orkiem konszachtują się i umawiają na zamach. Znaczy wiem, że ty chyba, ona chyba była z tego ugrupowania raczej antyrealistycznego, tak? No tak, i Ruth jest, to nawet nie jest jakaś tajemnica, to jest dosyć powszechnie wiadomo, że Ruth Yureyven jest jednym z tych rodów, które stoją w opozycji do króla aktualnego. No to o to chodzi. Tak, kontynuując słowotok, wiem, że raczej jest to ci na rękę, że król może zniknąć. Może nie do końca zniknąć, bo wtedy będzie chaos w tym całym waszym królestwie, ale... No na pewno wiesz, co się dzieje z twoimi chłopcami? Ewentualnie, no, jeśli to zaplanowałaś, to
Nie wiem, po co nas przesłuchujesz, skoro wszystko powinnaś wiedzieć. Nie, albo twoi chłopcy robią samowolkę, albo... Ty akurat albo... Wayu tego nie widzisz, bo nie jesteś w takiej pozycji, żeby widzieć, ale Malachitowi i Lindzo nie umyka, że przez chwilę, na twarzy Celendy mignęła jakby tak grymas lekkiego takiego what the fuck, zaskoczenia, o czym on w ogóle gada, ale momentalnie zniknęło. Widzieliście tylko, jak ten krasnolud, który prowadził to przesłuchanie, tylko wymienił z Selendą długie, porozumiewawcze spojrzenia. Doskonale. Widać, że jesteście tak gadatliwi, że nawet nie trzeba wobec was stosować jakichś większych środków przymusu bezpośredniego. Dziękuję wam za szczere odpowiedzi. Że były szczere, to było po was widać jak na dłoni. Jakby widzicie, jak Malachit ma takie uff, jakby tak schodzi z niego powietrze, tak aż usiadłem w tej klatce, on taki Boże, tym razem mnie nie pobił, dzięki pasjom. Usłyszawszy to, co zapewne ją interesowało, Selenda uśmiechnęła się podle, skinęła na towarzyszy i bez słowa opuściła salę do tortur. Mija dobra godzina, podczas której mogliście sobie umilić czas jedynie rozmową z katem. Wreszcie drzwi do sali tortur otwierają się. Mogę z tym katem pogadać? No możesz, jak chcesz. Tak patrzę na tego kata. Jak tam robota? Dobrze płacą? Widzisz, on właśnie, to ta rozmowa wygląda bardziej tak, że ty coś się go pytasz, a on ci, wiesz, kiwa głową, ewentualnie się uśmiecha, ale nic się nie odzywa. Powiedz mi, bo w niektórych miejscach jak cyrlików nie ma to i tacy kaci kości nastawiają. Umiesz takie rzeczy też? Pokiwał głową, uśmiechając się pod kaptura. Bo ja tutaj mam prawdopodobnie trochę rzeczy. Po nienastawianych w złym tym, może jak wyjdzie to dobre, mógłbyś to zerknąć, czy bark jest na pewno w dobrym miejscu, bo coś w to wątpię, bo średnio mi się rzuca sztyletem ostatnio. To prawda. Rozłożył ręce w takim geście, który miał ci prawdopodobnie mówić, że to nie do końca zależy od niego, ale jest prawdopodobne, że pewnie by potrafił, skoro umie kości łamiać, to być może umie też nastawiać. W końcu okay. Drzwi do sali tortur otwierają się i staje w nich paskudnie uśmiechnięta Selenda. Złowrogo kiwa na oprawców i pochyla się nad rozpiętym na łożu tortur Wejem. Wszyscy wiedzą, że Ruth i Raven nie darzy Avalusów miłością. Skrzeczy, wciąż wyginając wargi w uśmiechu. I nie jeden powie wam, że chętnie widziałabym Varulusa i jego syna martwymi. Prawda, sprzeciwiałam się królowi niejednokrotnie. Pamiętajcie jednak, że nie ze względu na siebie, lecz nie mogąc ścierpieć chaosu, w którym nieudolne rządy Varulusa pogrążają Troll. Jurejvenowie są przeciwnikami obłąkańczej władzy, lecz nie spiskowcami. I nie śmielibyśmy podnieść ręki na majestat. Dobrze zrobiliście, przychodząc tutaj. W czasie, kiedy ona to mówi, strażnicy uwalniają ciebie, Wayu, z więzów, a was wypuszczają z klatek. Dwóch gwardzistów, którzy pojawiło się nie wiadomo skąd, oddają waszą broń. Nigdy nie wątpiłam w waszą niewinność i byłam przekonana, że nie mogliście przyłożyć ręki do śmierci nieszczęsnego mistrza Gandaviela. Kontynuuje Selenda. Jurejvenowie są lojalni wobec tronu, dlatego też jak możemy wam pomóc, by przeszkodzić Jakusowi. Więc pierwszą rzeczą byłoby znalezienie tego starszego koordynatora. Nie jestem pewien. To nie będzie takie proste, ale postaram się to sprowadzić go do was jak najszybciej. Więc może przedyskutujemy to wtedy z nim. Nie wiem, jakie rzeczy są akceptowalne z ich punktu widzenia, bo ja najchętniej doprowadziłbym to prawie do końca, na tyle, żeby ten zamach był już przygotowany, żebyśmy mogli go wyjawić. Może jakieś podstawienie dublera zamiast monarchy na rzekomym przedstawieniu tego niepachnidła, właściwie doprowadzenie do samego tego, żeby zaczęło się to pokazywanie niepachnidła i wtedy zakończenie tego na przykład poprzez przeszukanie i upewnienie się? Problem w tym, że niestety nie wiemy, kiedy Jakus zamierza przedstawić niepachnidło królowi, to raz, a dwa. Z audiencją u króla i dostaniem się do niego też jest problem. Nasz ród nie jest zbyt mocno uwielbiany przez rodzinę królewską z wiadomych względów, dlatego na audiencję czeka się nawet tygodniami. Więc to nie jest dobra metoda. Myślę, że kontakt z waszym starszym koordynatorem
może rozwiać jakieś wątpliwości, ale to potrwa. W międzyczasie proponuję gościnę w naszej rezydencji, ponieważ nieroztropnie byłoby dla was pokazywać się w tym momencie w mieście, skoro jesteście poszukiwanymi zbiegami, a uwierzcie, Jakus na pewno rozpuścił wieści, jeżeli się dowiedział od swojego ochroniarza, że wróciliście do miasta, to znam go na tyle, że na pewno już poinformował kogo trzeba, że wróciliście do miasta i będziecie jeszcze bardziej poszukiwani niż byliście dotychczas. Możecie tutaj sobie swobodnie odpocząć w swoich pokojach gościnnych, jeść i pić dosyta, a na moi lekarze pomogą wam dojść do siebie, bo spoglądacie tutaj na Malachita i na Linzo. Nie wyglądacie najlepiej. Ja bym tak rzucił jeszcze po tym, jak skończy. Jeśli mógłbym zasugerować jakąś obserwację nieszczęsnego Jakuza, jakby się przypadkiem wybierał. Ha, ha, ha. Mój drogi, my tu w Troolu nie omieszkamy się szpiegować na każdym kroku. Ja mam rozbudowaną sieć agentów. To nie jest tak, że nikt go nie obserwuje. Oni obserwują nas, my obserwujemy ich. I bardzo dobrze, niech każdy każdemu patrzy na ręce. To więc zostajecie wyprowadzeni z sali tortur, już nie jako więźniowie, a bardziej jako goście rodu Raven. I widzicie, że rezydencja jest równie okazała, co rezydencja Jakusa Byrajlacha. Ma nawet dość podobny układ, widocznie budownictwo troalskie. I jest dosyć powtarzalne i pewne dobre rozwiązania architektoniczne i związane z wykańczaniem wnętrz stosowane są jednakowo we wszystkich co budowlach, co zamożniejszych przedstawicieli tego miasta. Tak jak mówiłem, dostajecie swoje pokoje. Jeżeli chcecie to osobne, jeżeli chcecie to możecie przybywać w jednym z pokojów dla kilku gości, jeżeli chcecie trzymać się razem dla własnego bezpieczeństwa. W końcu Jurajvenom nie można. Właściwie już powoli chyba się nauczyliście, że ogólnie tym bogatym, szlacheckim rodom Troalu nie ma co do końca wierzyć i ufać, ponieważ, jak już wam to pokazało nie jeden raz, zdrady i sztylety w plecy zdarzają się tutaj na każdym kroku. I macie zasadniczo trochę czasu dla siebie. Możecie poświęcić go na odpoczynek, wtedy pozwolę wam wykorzystać kolejną porcję dziennych testów zdrowienia. Jeżeli chcecie sobie podleczyć obrażenia i ewentualnie, jeżeli wyleczycie wszystkie obrażenia, to zdjąć chociaż jedną ranę z siebie. Więc powiedzcie mi, co chcecie robić. Ja chcę się leczyć. Na razie. Okej. Okay. Ja też to wybieram. Ale nad czym się zastanawiasz? No, żeby coś może coś ukraść, bo znowu pewnie nas wyrzucą. W razie czego by mieli za co żyć. Ale chyba recovery wezmę. Co już będziemy wychodzić. Okej, no to powiedzmy, że noc spędzicie na odpoczynku, więc z samego rana. Ogólnie możecie teraz. Czekaj, bo już widzę, ktoś rzucał recovery testy. Zero. Zero. Nice. Dlaczego? Albo on rzuca 3 i mu odejmuje 3. Czekaj, bo tutaj Linzo. Nie, no dobra, tutaj 3 i tutaj 3. Dobra, wyleczyłeś 6 obrażeń, nie będę ci odejmował. Malachicie minus. Masz 7 obrażeń, bo już tu będę ci odejmował. Jeżeli któryś z was wyleczył sobie obrażenia do zera, to kolejny recovery test, który wam został, możecie z całości poświęcić na zdjęcie rany. Nie wiem, czy ktoś ma 0 obrażeń już, czy nie. Czekaj, ja jeszcze próbuję. Ja mam 2 do obrażenia. I mi został 1 test. No to 2 ci teraz obrażenia wyleczyło. Dobra, to jeszcze 3. Tylko że jak nie będziesz miał testów, to nie możesz zdjąć rany, bo wyleczenie rany kosztuje cały jeden test zdrowienia. Dobra, już nie masz mam obrażeń. Jeden punkt obrażeń, ale 2 rany dalej. Piernicze. Ja ewentualnie, myślę, jak przeszukuję swój ekwipunek, mam 2 butelki ze śmiertelną trucizną, więc w czasie nocy i odpoczynku i tak dalej, chciałbym przygotować zestaw strzału zatrutych. Okej. Okay. Masz tam zapisane, jak ona działa, ta trucizna, czy nie masz? No właśnie, nie mam nic, bo to raczej była taka zwykła kupiona na targu. Więc nie wiem, ta z cieniopłaszczki to zadawała 10 obrażeń co rundę.
Więc to na pewno będzie coś dużo słabszego, tylko nie wiem... No to jak. Myślę, że ta będzie zadawała obrażenia ze stopniem czwartym. I kaszustkę będzie zadawała co rundę, jak się, jak zadasz ranę tym. Jak wejdzie, ja wiem. I pytanie, czy na przykład jeśli dwie za trudne strzały wejdą, to czy to się będzie stakowała trucizna, czy nie? Nie, czy po wystarczy jedna rana i wtedy... Jedna rana i wtedy po prostu... Tylko jeszcze czekaj, przez... Znaczy, o tak, bo ona będzie zadawała K6 obrażeń przez K6 rund, więc ewentualnie będzie się stakowały, czas trwania będzie się stakował, natomiast Dobra. Obrażenia nie będą się stakowały. Jasne, jasne. Co jeszcze miałem się odnośnie tego zapytać? Z jednej butelki ile zrobię strzał? Bo myślę, że 20 strzał z jednej butelki wymoczysz. No. Okej, dobra, dobra. Rzucać na to coś specjalnie, czy... Nie trzeba. Super. Tylko proszę trzymaj tą truciznę dalej od naszego Malachita. Nie, spokojnie, ja to trzymam na strzałach, a nie na sztyletach. Okay, bo jeszcze jedno mam z trucizną z cieniu płaszczki, więc na specjalną okazję. Ale dobra. No jeszcze to po prostu bym zrobił sobie jakieś strzały, bo mam tu tworzenie strzał ewentualnie. To pewnie na to bym rzucił. Dobra, to dalej. Nie mam nic lepszego do roboty. Oczywiście zapewnili ci jakieś tam środki do tworzenia strzał, więc spoko. Myślę, że 10 strzał spokojnie sobie zrobiłeś. Jasne, super. To z mojej strony tyle jakoś. Okej. O świcie następnego dnia w rezydencji Jurajvenów zjawił się zwyczajnie ubrany niski krasnolud, który poinformował właścicieli czy tam rodzinę Jurajvenów, że ma dla was wiadomość. I wręcza wam, kiedy został do was zaprowadzony przed wasze oblicze, wręcza wam kartkę papieru, na której macie informację zdawkową, że wysoko postawiony agent Oka Troalu spotka się z wami dokładnie za 2 godziny w tym samym domu, w którym dokonano morderstwa mistrza Gandaviela. O nie, jak zobaczę tego typa, który właśnie, nie wiem, wyjdzie, my tam wyjdziemy, on umrze tam? Chyba fikołka zrobię. Nie czekając na cokolwiek, za waszą odpowiedź czy coś, krasnolud tylko skiwa głową i upewniwszy się, że przeczytaliście tę wiadomość, odwraca się i wychodzi. Więc co robicie? Za 2 godziny macie spotkanie. No chyba czekamy po zbytnio dużej opcji. Pewnie tak. Ewentualnie. Jakbym chciał talent podnieść, to za punkty legend, to nie wiem, to w międzyczasie nawet tej to nocy. Medytacja, tak, nie? Medytacja, no, wystarczy tam, nie wiem, z godzinę pomedytować. Patrzę, mam 600 wolnych, a trzeci poziom całkiem spoko. Jak możesz, to sobie podnieść. Tak, na pewno się przyda. Tak, właśnie o to mi chodzi, że jak mam zginąć, to chociaż, żeby nie magazynować tego. Okej. Okay. Dobra, to podnoszę sobie dwa na trzeci poziom za 600, bo tam chyba jest 300 na podniesienie na trzeci. Czekaj. Ale tylko ja powiedz co jeszcze. Jasne, myślę Trushot i Misty Game'a. Aha, dobra. Czekaj, to ja coś mogę jeszcze w sumie zrobić z tego. Bo jeśli dobrze rozumiem, to z Trushota, jeśli mogę rzucić, a nawet niekoniecznie chyba rzucać, tylko mogę za 2 strajna tyle zużyć punktów karmy na 1 strzał, ile mam poziom Trushota. Czyli na przykład jeśli zużyję te 2 strajny, no to wtedy, jeśli mam na 3 poziomie, mogę 3 karmy użycia sobie dodać do na przykład następnego strzału. Więc to całkiem spoko, no i Misty Game zawsze może się przydać. Dodatkowo możesz wydawać karmę na Trushocie dodatkowo jeszcze. O tak, właśnie o to chodzi, że mogę w zależności od poziomu, więc aktualnie mogę dodatkową 3 punkty karmy. Czyli tylko właśnie jak wtedy ze stopniem? To po prostu jest 6 poziom za ten, czy po prostu żeby 3 szóstki dorzuca się? 3 szóstki, bo każda karma to jest D6. Mhm. To nie wiem, jakiś jest konkretny na to stopień, czy po prostu na boku jeszcze wtedy rzucać? No to jeszcze przerzuty, nie przerzuty. No to plus D6. Dobra, jakoś będę kombinował. Bo nie wiem, chyba nie ma chyba samej kostki na karmę, chyba nigdzie. Nie ma chyba, też mi się wydaje. No to oczywiście też mam karmę odrobił, jeśli... Znaczy nie jest kostka karmy, więc możesz rzucać. Bo wciskasz przycisk karma i ci wtedy dorzuca jeszcze kolejną karmę. Zakładce masz karmę. Dobrze, karma, dobra, jest. No tak. To teraz testował, dobra.
Jak się przygotowujecie do tego spotkania z tajemniczym agentem Oka Troalu, o którym dostaliście informacje w wiadomości? Na pewno zebrać by te wszystkie papierki, żeby mieć pod ręką symbol, żeby nie zgubić przez przypadek. Co jeszcze? Ja bym oczywiście przygotował sobie gdzieś w miarę na podorędziu broń, żeby koniecznie nawet z nim, ale gdyby coś jeszcze wyskoczyło, żeby bez problemu móc walczyć. Obok siebie jakby podzielone w kołczanie i zatrute i niezatrute strzały. No i po prostu będę czekał na resztę i na godzinę, bo nic więcej chyba nie wymyślę oprócz tego, żeby no rano zjeść i sobie tyle. Dobra. Mam tych punktów legend, nie wiem czy dobrą ilość wpisaną w ogóle. Ile masz? To ci powiem, czy to jest możliwe. 900. Ja wiem, w sensie mam... To jest możliwe. Możliwe, bo mogłeś nie wydawać na nic przez parę sesji. No, zapomniałem chyba o tym. Ja miałem 600, więc no spokojnie. 900? Jak te talenty wrzucić? Możesz sobie na... Znaczy masz tu, to masz tabelę kosztu talentów, nawet masz, wrzuciłem to do mam. Handoutów. I na przykład podnosisz rank talentu o jeden punkt i sobie sprawdzasz, ile to kosztuje punktów legend z danego punktu na dany punkt i po prostu sobie odejmujesz od tych current points i to tyle, nie? Mogę jakby nowy talent wziąć? W sumie jeżeli jest to on z talentów dyscyplinarnych, to tak. Bo jeżeli to jest talent z opcjonalnych, to tylko przy awansie na kolejny krąg możesz sobie dokupić talent opcjonalny. Okej. To nie będę mógł. Bo jeżeli to jest jeszcze jakiś dyscyplinarny, którego sobie nie wykupiłeś, to jak masz czas na medytację, to tak, to możesz. Nie, mam chyba z tych dyscyplinarnych wszystkie. I żeby wbić na wyższy krąg, wszystkie muszę mieć na trzecim, tak? Jeżeli chcesz z drugiego na trzeci, to wszystkie dyscyplinarne musisz mieć na trzecim. Minimum. Coś pięknego. Dobra, czyli powiedzmy, pierwsze wrażenie dam na trzeci i na czwarty nie mogę, bo muszę ten. Konwersację mam na trzecim, etykietę mam na trzecim. To powiedzmy... Znaczy jak masz 900 punktów, to na czwarty byś mógł, jak masz, bo to by cię w sumie kosztowało 800. I nie muszę mieć do tego czwartego kręgu, tak? Nie, talenty sobie awansujesz za tyle, ile masz punktów legend. Krąg to jest wymagania do awansu z kręgu na krąg są konkretne, że musisz mieć tam talenty na odpowiednim poziomie, ale możesz mieć na przykład drugi krąg, a talenty na dziesiątym, nie? Bo możesz nie inwestować, znaczy w sensie nie awansować na kręgi kolejne, nie? I pakować tylko w talenty. Ja mam piąty w broni dystansowej na przykład, a na drugim kręgu jestem. To ja sobie konwersację podbiję, pierwsze wrażenie i to będzie mnie kosztowało razem 800, okej. Okay. No i odejmujesz od currents i już masz, nie? Dobra. Ulepszona uwodzicielska poza. Jedyne co mam. Jedyne co mam to złudzenia, tak? No. Że mogę użyć pierwszego wrażenia. Nie no, tam parę razy mi się zdarzyło. Dobra, mam pierwsze wrażenie i konwersacje na wyższych. Dobra, to ja właśnie co, medytuję i ogarniam sobie te dwa talenty. Dobra. Linzo coś robi, czy...? No właśnie tak mam 2,5, ale chyba na to nic nie wyda. Ty masz 2,5 tysiąca? No. Nie, to są te kariery jakby, czyli chyba te wszystkie... To są wszystkie, a to w current się patrzy. Czyli aktualne. Zero. A, no to znaczy, że nie możesz nic kupić. Żeby nie przedłużać, wy udajecie się na miejsce, udaje wam się jakoś przemknąć stosunkowo niezauważenie przez powoli zaludniające się ulice i korytarze Troalskiego Królestwa do dzielnicy Dachnad, do miejsca, w którym zaczęła się wasza droga ku wygnaniu, czyli do feralnego domku, w którym mieliście spotkać z mistrzem Gandavielem, a którego martwe zwłoki zastaliście na miejscu. Jest może kwadrans przed umówionym spotkaniem. Pytanie. Zostajecie na zewnątrz? Czekacie w środku? Na zewnątrz chyba nie... Właśnie, to jest problem. Dalej jesteśmy... Dalej jesteśmy wygnani. Dom wygląda podobnie do tego, jak wyglądał wtedy, kiedy mieliście spotkać z mistrzem zapachów Gandavielem. Podobnie jak wtedy nie ma tutaj za bardzo, patrole straży tędy nie przechodzą. Jest to taki spokojniejszy rejon, gdzie łatwiej o to, żeby ustrzec się przed ciekawskimi spojrzeniami jakichś przechodniów, żebraków i innych indywiduów, które mogłyby nieopatrznie rozpoznać was. Ściganych przez prawo zbiegów i przestępców. Nie wiem, ja osobiście bym pewnie w środku panu gdzieś i w miarę tego oknia, żeby obserwować otoczenie. Okej. Okay. Znaczy ja bym użył talentu wykrycie niebezpieczeństwa, żeby zobaczyć, czy coś tam jest.
To proszę cię bardzo. No nie, jesteś przekonany, że absolutnie tutaj nic nie ma. Nic nie czujesz. Ogólnie czujesz się tutaj, w całym tym mieście czujesz się niepewnie i niebezpiecznie, no bo ale to z racji chociażby tego, że ciąży na was wyrok śmierci, który zostanie wykonany, jeżeli tylko dacie się złapać, więc... Ale przy tym domu się czuję bezpieczny, tak? No, tak jak wszędzie, nie? Tak jak mówiłem, czujesz się tak jak wszędzie. We wnętrzu domu o tyle bezpieczniej, że, nie jest, że jesteście osłonięci od ewentualnego wzroku ciekawskich, natomiast dalej bezpiecznie to kwestia dyskusyjna. Dokładnie 2 godziny później, znaczy 2 godziny po otrzymaniu tajemniczej wiadomości, na krześle zajmowanym przez niegdyś przez Gandawiela w domku, który tak dobrze pamiętacie, pojawia się tajemniczy dawca imion, tak jakby znikąd, tak jakby zmaterializował się z powietrza. Ubrany jest szary płaszcz z kapturem, który całkowicie trzyma jego twarz w cieniu. Po wzroście i budowie ciała ciężko stwierdzić, czy to ork, człowiek, czy elf. Siada, czy siedzi na tym krześle i spod kaptura, który całkowicie osłania jego twarz i odcina od waszego ciekawskiego spojrzenia, widzicie tylko na sobie jego czujny i czujecie jego czujny i badawczy wzrok. Co robicie? Wyciągam symbol oka Troalu i pokazuję mu. Kiedy to robisz, słyszysz spod kaptura. Daj mi list. Biorę ten list, o ile ja go mam. No, któryś z was go miał. Nie wiem, czy... Zazwyczaj ja kładłem łapy na takich rzeczach od razu. Nawet szybciej niż powinienem. Więc, okay. Więc podajesz mu list, przez tak list miałem... Drżącą ręką daję mu. Przez list miałem na myśli ten raport, który dał wam, notatkę raportem, który dał wam umierający Tom Never w tej karczmie. No tak, to co dostałem, tamtego ten papier mu daję. Mężczyzna odbiera od ciebie, znaczy dajesz mu tą kartkę na wyciągniętą dłoń. On ją rozkłada, błyskawicznie przejeżdża po niej wzrokiem, składa z powrotem na dwoje i pyta. Chcecie coś dodać? Polecam czujnie oglądać Urusa. To rzekomo tylko strażnik Yahusa i niemowa ten podobno. Ale tak naprawdę to bardzo groźny człowiek i prawdopodobnie odpowiedzialny za chociażby zabójstwo, do którego doszło w tym domu. A i... Wczoraj widzieliśmy, jak dogadywał się z młodziakami z rodu Yureven, że mieli odegrać jakąś rolę, raczej pionków. Prawdopodobnie Selenda nawet nie wie o ich udziale, bo była pewnie zaskoczona, jak o tym jej powiedzieliśmy. No ale zwróćcie uwagę na to, kto się szwęda przy królu i ewentualnie przy Jakusie, jak się pojawi. Ktoś jeszcze ma coś do dodania? Jak będzie po wszystkim, to ceniemy ułaskawienie. Nie widzicie tego, ale Lizo, masz wrażenie, że pod tym kapturem, pod którym widzisz tylko ciemną plamę, jesteś w stanie przysiąść, że ktoś się uśmiechnął. Wysłuchawszy waszej wersji, waszej historii, tajemniczy dawca imion wstaje, tak wodzi wzrokiem po waszych twarzach i się odzywa. Nie mamy czasu, powiedział z powagą. Za 3 godziny jego wysokość przyjmuje Yakusa Byrailaha, mistrza zapachów, i łaskawie zapozna się z niepachnidłem. Zgromadzę posiłki i zamknę zdrajcy drogę z królestwa. Wy powstrzymacie go w komnatach króla. To mówiąc, podaję wam na otwartej dłoni żelazny pierścień z kryształowym okiem. To otworzy wam bramy pałacu. Powiedział, po czym zarzucił połami płaszcza i rozpłynął się w powietrzu jak sen. Patrzę na nie, patrzę po reszcie i mówię: cholera, nam by się przydało takie umiejętności. I nas nie ma? Dużo praktyczniejsze niż zapierniczanie takie jak my uprawiamy. Powiem ci, że już jednak takiego spotkałem, co lubię znikać i skończył tak samo jak każdy. Martwy w swoich głównie, więc... Kojarząc rozłożenie dzielnic i przybytków tutaj w Troalu i wiedząc, gdzie jest dzielnica Dachnad, gdzie są komnaty królewskie, no to wiecie, że w tej chwili macie mało czasu bardzo, żeby dostać się do komnat królewskich, ponieważ
no, przedrzeć się przez tą plątaninę korytarzy do centrum KR-u w takie godziny, kiedy już, że tak powiem, życie na troalskich ulicach i na troalskich korytarzach rozkwitło w pełni, to zdążycie, jeżeli wam się nie zatrzyma po drodze, to zdążycie na styk. Więc nie możecie za bardzo, że tak powiem, się opierdzielać z podróżą. Czyli najlepiej jak założymy kaptur i najlepiej jak założymy kaptur i będziemy w długą biegać, tak? Tak. Nie, to ja zgarnąć pierścionek i lecimy. Nie no, pierścionek macie, bo zanim gość zniknął, no to zdążyliście zabrać mu z dłoni ten pierścień. Nie ma co mi trężyć, to idziemy. Dobra. Kaptur na łeb. Wychodzicie z domku, w którym zabito Gandaviela i w którym teraz spotkaliście prawdopodobnie samego starszego koordynatora. I udajecie się w gąszcz korytarzy, które ciągną się przez wiele mil w głąb gór troalskich, tworząc największy znany wam KR, w którym żyje ponad 200 tysięcy dawców imion, i udajecie się w kierunku centrum, gdzie są komnaty królewskie, gdzie jest wielka biblioteka, gdzie jest Pałac Sprawiedliwości, który odwiedziliśmy od środka. Odwiedziliście i znacie od środka aż za dobrze i nie macie z nim zbyt miłych wspomnień. Niestety, tak jak wam mówiłem, wstał już dzień tutaj i życie toczy się w pełni w Królestwach Tralu. Jest mnóstwo dawców imion i ciężko wam się przedzierać przez ten cały tłum, przez te rzesze dawców imion, którzy przepływają to w jedną, to w drugą stronę za swoimi sprawami albo włócząc się bez celu. Z jednej strony wam to pomaga, ponieważ liczne straże, patrole straży, którą też tak dobrze znacie, której kapitan należy do rodu Byrailach, to na pewno dla was jest jeszcze jakąś dodatkową przeszkodą. Liczne patrole nie zwracają na was aż tak dużej uwagi, więc powoli, że powiem, klnąc się w duchu, nie zdążycie na czas, przebijacie się w kierunku komnat królewskich. I kiedy mijacie Pałac Sprawiedliwości, schody wiodące do Pałacu Sprawiedliwości, który no was nie potraktował z jakąś wielką sprawiedliwością i powiedzmy sprawiedliwość troalu wtedy w waszym wypadku była wyjątkowo ślepa, widzicie, że na schodach pałacu stoi kapitan straży, Vayne Byrailach, który rozmawia z jakimś krasnoludem i początkowo nie zwraca on na was większej uwagi. Ale kiedy wydawało się, że on tak odwrócił głowę na chwilę, przebiegł wzrokiem po tłumie, przebiegł po waszych sylwetkach, wrócił do rozmowy, ale tak zamienił z tym drugim krasnoludem parę zdań i tak potrząsnął głową, jakbyście usłyszeli z jego ust, chociaż oddzielało was od niego tłum innych dawców imion, ale zaraz. I tak się odwraca. Hej! Zatrzymajcie się! Hej, uwaga, to są zbiedzy! Poszukiwani przez zbiedzy, którzy zamordowali mistrza Gandaviela. Tam są, łapać ich! I widzicie, jak nagle przez tłum dawców imion przebiega szmer, wszyscy się zaczynają rozglądać po sobie, o co chodzi, kto, gdzie, co, jak i kiedy. Nie? I też się rozglądam. Lecę, takie, no kurde, gdzie? I wskazuję na jakiegoś losowego. A kapitan straży wyciąga oskarżycielski palec w waszym kierunku. Tam są, akurat wskazuje na ciebie, Malachicie, bo się najbardziej wyrównasz z sumą, bo jesteś w cholerę wysoki, nie? No to odpowiadam jego wskazującemu palcowi moim środkowym palcem i idę w stronę tego zamku czy czego tam. Widzicie, jak z Pałacu tego Sprawiedliwości wysypują się kolejni strażnicy, którzy pokierowani gestem swojego kapitana zaczynają ruszać w waszym kierunku. Co robicie? Mam pytanie, mogę się poświęcić, próbować ich zatrzymać? Ja. A tam ci pójdą. Biorę im, zamówię. Jesteś pewny, że dasz radę zatrzymać uzbrojonych po zęby gwardzistów? Zaprawionych w walce z bandytami? Nie. Jak na razie biegniemy. Biegniemy w stronę płac dalej.
Jak nas złapią, to mamy pierścionek, może to podziała, a ewentualnie zginiemy. Dobra, to prosiłbym was o rzuciki na... Lizo może rzucać na przekradanie się, a wy jak nie macie takich umiejek, to po prostu rzućcie na... Jeżeli siłą, to siłowo się przepychacie, jeżeli na nie, to dexterity, nie? Siłą. Taranem, leć taranem. A bonus to karmy dodaje 3, czy ile to daje? 4 stopnie. Dobra, rzucacie się biegiem w kierunku Pałacu Królewskiego, który swoją wielką srebrną bramą świeci wam w oczy z daleka, odbijając światła kryształów świetnych, które oświetlają przestrzeń tutaj na tym, przestrzeń w całym KR-ze w sumie. I rzucacie się, przepychając się w kierunku za sobą, słyszycie krzyki i pobrzękiwania zbroi i elementów uzbrojenia goniących was strażników. Wydaje wam się, że już prawie was dopadają, prawie że dobiegacie do srebrnej bramy oddzielającej pałace, komnaty królewskie od reszty tutaj, od zewnętrza. Biorę pierścień i tak wyciągam go do góry. Tak. W sensie tak, żeby go widzieli. Kiedy wyciągasz pierścień, widzicie, jak bramy otwierają się dla was i wpadacie do środka bramy bezszelestnie. Bardzo bezszeletnie, jak na takie wielkie odrzwia, zamykają się za wami, odcinając was od ścigających, ale momentalnie, kiedy wasze oczy przyzwyczajają się do półmroku, które tutaj panuje, widzicie, że za bramą czeka na was taki półokrąg uzbrojonych po zęby strażników z wyciągniętymi mieczami, w błyszczących, pozłacanych pancerzach, którzy mierzą bronią w waszą stronę, a stojący na czele ich krasnolud odzywa się. Skąd macie ten pierścień? Jesteśmy tu na rozkaz starszego koordynatora. Zaraz, być może, król padnie trupem przez Yahusa. I musimy temu zapobiec. Skąd ma wiedzieć, że mówisz prawdę? Mam pierścień, prawdę. Pokażesz jeszcze raz pierścień. Dobra, to ja mu rzucę. Możecie? Dobra, jeśli nie mówimy prawdy, to najwyżej położę głowę pod topór później i mnie zetniecie, jeśli będziemy kłamać. Dobrze, możemy iść dalej, jeśli chcecie zatrzymać swoje możecie... przy życiu? Właśnie. Możecie. Nie wiem, czy macie kontakt do oka tralu jak my, ale możecie sprawdzić. Jak wyglądał starszy koordynator? Nie wygląda, był w kapturze. Nie wiadomo, postury na pewno nie kresnoludzkiej. Tajemniczy, dziwny, zasłonięta twarz. Dał nam ten pierścień, zgarnął wiadomości od agenta, któremu przekazywaliśmy i kazał ratować króla. Kiedy to mówisz, widzicie, jak gestem dowódca daje sygnał swoim podkomendnym, którzy w jednej chwili opuszczają miecze i chowają je z powrotem do pochew. Dobrze. Prawo nakazuje, że wszyscy legitymujący się znakiem oka mają prawo żądać posłuchania o każdej porze dnia i nocy. Niestety jego wysokość jest teraz zajęty. Podejmuje mistrza Yahusa Byrailaha. Musicie zaczekać w sali tronowej na swoją kolej. Gwardziści odstępują, a zagradzające korytarz złote drzwi otwierają się bezszelestnie. Co robicie? Patrzę na tego komendanta i mówię: jaśnie pan wybaczy, ale pan słuchać potrafi? Mówię, to Yahus próbuje go odstrzelić. Nie ma czasu na czekanie, aż on skończy, bo jak skończy, to i skończy z królem. Na amen. A uwierzcie mi, takie coś dla strażników to nie jest dobra rzecz do wpisania do CV. Pokazuję ci gestem rękę, że możesz iść do sali tronowej, nie? Drzwi macie od stołu otwarte. Długa, idziemy. Dobra, idziemy. Ja bym oczywiście też prewencyjnie już wyciągnął łuk, tak tylko, nie naciągając strzała, ale łuk już ściągnął tam. Nic nie wyciągam. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Okej. Bardzo dobrze. Sala tronowa jest pełna. Dokładnie naprzeciwko wejścia, na potężnym złocistym tronie zasiada Varulus III, władca Troalu. Po jego prawicy stoi książę Neden, po lewicy zaś kanclerz Wiszten. Dalej ustawieni w półokrąg stoją dworzanie, odziani w najprzedniejsze materie, przystrojeni złotem i drogimi kamieniami. Większość z nich to krasnoludy w barwach rodu Byrailach. Dojrzeć tu można jednak przedstawicieli wszystkich ras i nacji. W sali tłoczą się zarówno królewscy doradcy, jak i ambasadorowie oraz zwyczajni dworscy pochlebcy.
We wnękach czają się zakuci w złote pancerze gwardziści. Po środku sali naprzeciw tronu stoi wystrojony paradny mistrz zapachów. Pół kroku za nim pręży się Urrus, dalej zaś sześciu Javim, w których bez trudu rozpoznajecie młodych spiskowców z piwnicy. Jakus wyciąga właśnie przed siebie srebrzystą tacę, podsuwając ją wprost pod królewskie nozdrza. Nieświadom zagrożenia Varulus zachęca łagodnie syna, by wraz z nim zapoznał się z mocą niepachnidła. Co robicie? Okej, okay, mogę strzelić w ręce tego Jakusa, żeby wypadał mu ta taca i żeby to wszystko się rozbiło? Jasne, proszę cię bardzo. Czy? Nie, ja nie zważam w ogóle na nic i się pieprzył. Bo jak za chwilę jeszcze poczekamy, to on tam będzie strzeźnie, a ja chcę mu pokrzyżować plany, żeby jeszcze korzenił to ze sobą. Dobra, czyli na dystansową broń, rozumiem. Dopalam. Czekaj, właśnie. Pytanie jeszcze. Czy to musi być nie wiadomo jak mega, bo jeszcze się zastanawiam, czy użyć tego truszota, żeby móc za dwa strainy dopalić sobie karmą. No masz minus 3 do rzutu, bo to jest rzut celowany, nie? No to masz minus 3. Okej, no to pewnie sobie użyję tego i zużyję dwa punkty karmy dodatkowo. Okej, tylko tam strain łapiesz chyba na tym, nie? Dwa strainy, tak. Dobra, czyli to jest tak, bonus normalnie ze zużycia karmy sobie wpiszę 4. Minus w ogóle, właśnie ten minusowy to jest minus 3 na starcie bonus, tak? Tak, w sensie tak. Z tego na 10 zjeżdżam. Dobra, dopalam sobie 4. Okej, dobra. To nawet tego nie robię. Okej, okay. Czyli trafiłeś jeszcze z... dwoma stopniami sukcesu. Okej. Okay. Czy dwa stopnie sukcesu to przebicie strzału obydwu rąk? To zadaje dodatkowe obrażenia, nie? Od razu go zrani. Jasne. Dobra, no to głównie mi chodziło, żeby wypadło mu to z ręki. Ale jak ustał? A co się dalej działo to? To zwyczajnie zatrutą. Aha, dobra. Dobra, czyli dodatkowo 4 stopnie do obrażeń, tak? Tak. Bojowy, 17 obrażeń, 17, a armor taki, dobra. O, bardzo dobrze. Bo jeszcze jakby wpadł w samą tą truciznę, to było. Jakus ogólnie dostanie jedną ranę już, czyli rzucasz D6, ile rund będzie trwała trucizna teraz. Okej, okay, zrobię rzut karmy po prostu, bo wiem. Tak, no to dwie rundy będzie trwała trucizna. I rzucasz na obrażenia z łuku, a nie, obrażenia z łuku już są, czyli minus 7. Zrobię truciznę. Jeszcze tak? Trucizny D6, to... tak, pierwszy. No to rzuciłem, 3. Czyli ma 20, on ma... I to wchodzi na czysto bez pancerza. Okej. Okay. Wchodzi bez tego, on nie ma zresztą pancerza na sobie, więc tak. Widzisz ten, jak strzała w runie. I bija się Jakusowi w łokieć prawej ręki, przeszywając go na wylot. On momentalnie wypuszcza tacę. Wszystko zaczyna dziać się tak w takim zwolnionym tempie. Strzała w runie, wbija się w Jakusa. On z krzykiem wypuszcza tacę, która tak powoli wiruje w powietrzu. Uderza w marmurowe podłogi sali tronowej. Tam wszystko, co miał na tej tacy, się tam rozbija. Się rozbija. W tym momencie oczy wszystkich zwracają się w waszą stronę. Urrus z warknięciem napina swoje muskuły i zaczyna biec w waszą stronę. Javim, służący Jakusowi, którymi byli poprzebierani spiskowcy z rodu Jurejvenów, widać, że sięgają po... rozchylają poły swoich peleryn i sięgają po miecze, a król Valurus III marszczy brwi i pokazując was palcem: pozbyć mi się tych intruzów. Jakus... Ja chciałem w tym momencie, jak Vayk wyciąga łuk, krzyknąć: stać, złoczyńcy! Nie uda wam się zamach, czy coś takiego. Nie. Nie wiem, coś w stylu w imieniu oka Troalu. W imieniu oka Troalu! Na ziemię! Nie uda wam się zamach, złoczyńcy! Za króla! Tak, za króla Valurusa! No i teraz poproszę o rzuciki na inicjatywę. Tak. Ja już myślałem, że na konwersację najpierw. Dobra, ja teraz nie tak, ja ze Jakusa wrzucę inicjatywę. Okay. Jeden. Nie. A jeszcze rzucę. Jestem najwolniejszy, nice! Gdzie jest Urrus? Jeszcze za Urrusa rzucę. Powietrzny taniec, czekaj, powietrzny taniec jak działa? Nie wiem, czy nie było to tak, że dodawał sobie 3 stopnie do inicjatywy. Ale natomiast test inicjatywy, jeżeli samo... przewyższy dwukrotnie lub więcej, to tyle atak ma prawo dodatkowego ataku. Aha, czyli to rzucam powietrzny taniec zamiast. Zamiast inicjatywy. Zamiast inicjatywy.
Panie, ale dwa razy nie jest większy od najwyższego naszego. A Linzo ma 8, tak? Tak, tak, Linzo ma 8. Tak, mam 8. A musiałby 16 wyrzucić. Chyba, że jakoś... Urrus będzie pierwszy. Czyli Urrus będzie pierwszy, potem będzie Linzo, potem będzie Vey, potem będzie Malachit i potem będzie Jakus, jak przeżyje. Dobra, więc teraz tak. Wybucha prawdziwe piekło. Dworzanie rozbiegają się niczym przerażone pisklęta. Ambasadorowie głośno domagają się broni. Książę Neden dobywa miecza, za złotych drzwi wysypują się gwardziści. Urrus zaś z paskudnym uśmiechem niczym pantera rzuca się w waszym kierunku. Do walki ruszają również spiskowcy. Ściskają w stronę strażników szklane flasze, których zawartość w mgnieniu oka wypełnia korytarz i pokrywa sali gryzącym ciemnym dymem. Gwardziści padają w nim jak muchy. Jakus zbiera się, widzisz kątem oka, jak Jakus postrzelony zbiera się w momencie z ziemi i zdrową ręką wyszarpuje z laski ostrze pokryte obrzydliwie zielonym nalotem, zapewne zatrute, i próbuje rzucić się w kierunku, znaczy będzie się próbował w tej rundzie jeszcze nie, ale w zasadzie będzie się próbował rzucić w kierunku króla, ale w tym momencie dopada do ciebie Urrus, olbrzymi wytatuowany ork, który walczy bez broni i będzie próbował cię trafić. Jasne. Tylko, że on wykonuje akrobatyczny atak, więc... Można robić akrobację, tylko chcę wiedzieć, co ja, jak na to muszę odpowiedzieć. Nie wiem, na fizykal normalnie defense mój. Znaczy zasadniczo tak, gdzie wykonywał jedną akcję zwykłą, jedną akcję prostą, ponieważ zaatakuje cię akrobatycznym atakiem. Do tego wydam karmę, 13. Na fizykal mój? No to wchodzi, ale ledwo. I teraz wykonam jeszcze jako akcję prostą błyskawiczne kopnięcie, bo ma wyższą inicjatywę, więc jeżeli wejdzie mu błyskawiczne kopnięcie, to dostaniesz jeszcze dodatkowy atak. Weszło. W sensie... Czyli teraz tak, dostaniesz pierwsze obrażenia z normalnego, z akrobatycznego ataku. 5, jaki masz pancerz? Nie dostaję. 8. Więc on dopada do ciebie i zadaje ci dwa błyskawiczne ciosy pięściami, które trafiają cię w korpus, ale odbijają się od twojego pancerza, a drugi atak będziesz miał z kopnięcia. Też nie wchodzi nic. A potem poprawia ci kopnięciem z półobrotu, ale to tylko cię odsuwa na dwa kroki do tyłu od niego i Urrus szerzy do ciebie zęby. Teraz jest kolej Linzo. Linzo, co ty robisz? Widzisz, że Urrus dopadł do Veya i go związał walką wręcz, ale widzisz też, jak Jakus się podnosi w tym całym zamieszaniu i chaosie z obnażoną laską, z zatrutym ostrzem i zamierza się prawdopodobnie zaatakować króla Valurusa III. Jeśli w międzyczasie, tak pomiędzy rundami, mogę krzyknąć, to bym krzyknął tylko, że zostawcie mi orka, wykończcie tego krasnoluda. No tak, o, mam tkaniem wątków i to polega na tym, że mogę użyć jakiś magiczny przedmiot w jakiś konkretny sposób. Ale nie masz. Ale to nie masz związać się z magicznym przedmiotem, jeżeli posiadasz jakiś. I to na to też potrzeba czasu, nie? To nie tak, że w trakcie walki, to pewnie użyjesz tego talentu. To nie to, że zwiążesz się z czyimś przedmiotem magicznym i go, nie wiem, zdeaktywujesz czy coś, to tak nie działa, nie? Więc teraz pytanie Lizy, co chcesz robić? Jeśli tamten atakuje króla, mogę to go to skorzyć i zaatakować go jakby z zaskoczenia? On na razie wstaje, on chyba jeszcze leży. On na razie w tej rundzie się podnosi i dobywa broni, nie? Bo on nie robi jump upa, żeby błyskawicznie wejść do akcji, bo ma za mało już obrażeń na to. A, czyli on jest, powalony, tak? No w tej chwili jest traktowany jako powalony, tak, w tej rundzie. Bo w inicjatywie jest no po nas, więc zaproponuj. Tak, tylko że używam na niego ataku zaskoczenia. Bo jak jest powalony, to mogę użyć na nim celu ataku zaskoczenia. Okej, no to możesz. Linzo, atak zaskoczenia. No to i wchodzi, bez dodatkowych sukcesów, ale wchodzi. Dobra, a teraz użyć sztyletu, tak? W kombacie masz, chyba powinieneś mieć bronię. 3. On nie ma żadnego pancerza, więc mu 3 obrażenia wchodzi. Jakus, dobra, 20. Doskakujesz do niego, ale gdzieś tam cię bijący się spiskowiec Jurejwenów z jakimś tam strażnikiem gdzieś tam akurat obok ciebie się wymieniali ciosami, gdzieś tam cię potrącili barkiem, więc twoje pchnięcie pod żebro po prostu rozcięło bardziej, głównie to rozcięło ubrania na tym, na torsie
Yakuza i mu tak się prześliznęło, tylko delikatnie go skrobiąc, on tylko się odwrócił w twoim kierunku, on tylko się odwrócił sycząc, au, tak zasyczał jeszcze tak jakby, że dostał. Delikatnie odwrócił się, tylko widzisz grymas wkurwienia i zaskoczenia na jego twarzy i prawdopodobnie będzie chciał cię w swojej rundzie potraktować, znaczy w następnej rundzie być może będzie chciał cię potraktować zatrutym ostrzem. Ale teraz jest kolej Veya. Veya zostaje związany walką wręcz, więc niespecjalnie, znaczy będziesz miał... Chyba nie możesz walczyć w tym momencie strzelecko. A ewentualnie nie mogę odskoczyć wtedy? Albo możesz odskoczyć, ale to z karą minus 3 stopnie będziesz strzelał. Spoko. Spoko. Możemy tak zrobić. Dobra. To tak zrobię i... Użyję długo trzymanej ostatniej strzały pokrytej jadem cienie płaszczki w tym strzale. Mm-hmm. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Tak samo też dopalę sobie karmą. 17. On przez to, że miał akrobatyczny atak odpalony, w tym momencie ma podwyższoną obronę w tej rundzie, ale mimo wszystko i tak trafiasz, ale bez dodatkowych sukcesów. Mhm, jasne. 10. Armor 0, więc mu wchodzi, tak, wchodzi mu knockdown test, ale tylko o poziomu 1. A jeszcze trucizna. Ale się nie przewraca. Cała się wbija gdzieś w niego, ale on ją tylko, wiesz, wbija mu się, on tylko, wiesz, ją łamie od razu, łapie ją, wyłamuje ją, tylko że zostaje mu tylko taki wystający, nie wiem, tam z klatki piersiowej grot z kawałkiem drzewca. Krew mu spływa po jego wytatuowanej skórze, ale on tylko warczy coś w twoim kierunku, wyszczerząc swoje orcze kły i, wiesz, zamierza się do kolejnych ataków wręcz. Teraz czekaj, on miał jakiś chyba test toughnessa musiał zdać, tylko nie pamiętam. Było coś, tylko nie wiem, albo gdzieś. Chyba nie wiem, czy... No właśnie, żeby, czy... Tylko, że tam coś było o teście toughnessa, jeżeli chodzi o jadki nie płaszcz. To muszę zajrzeć do podręcznika. Shadowmant Venom. O, jest Shadowmant Venom. 4. Shadowmant Venom. Damage stop 10. A, nie ma testu jednak. Po prostu przy kontakcie z krwią, czyli jeśli wejdą chyba obrażenia. Tak, czyli zadaję mu co rundę 10 stopień obrażeń, więc dodatkowo możesz 10 stopień obrażeń mu rzucić. No, czy 10 stopień? No, to rzucę po prostu z łuku i sobie 10 stopień. 8. Dobra, czyli 8 obrażeń dostał i 18 ma już w sumie. Dobra. Dobra, jest okej. Okay. Teraz Vayze już atakowałeś, teraz jest Malachit. Malachicie, co będziesz robił? Nie wiem, może rzucę tym sztyletem. Tylko w kogo? Nie worka, nie worka. Może spróbuję wycelować w Veya, to trafię worka. Tak, brzmi jak plan. Ale nie rób tego. Nie, no nie wiem. Nie, mogę rzucić któregoś z tych spiskowców, tak żeby, wiesz, nie było szansy, że trafię sojusznika? Jasne. Oni są w ogóle w tej walce? Spróbuję, że trafisz w króla. Nie, nie wiem. Zamiast go uratować, to jeszcze dobił. Możesz. Kurde, nie mam niczego. Oj. Albo do Krestala dopadać, albo nie wiem, coś z królem próbować pertraktować, że to my jednak ci dobrzy. Czy coś. O, weź spróbuj poterwać króla. Może się uda. Ta Ursusa zacznę uwodzić. Wow, ale ty silny, nie widziałem dawno, żeby ktoś tak wejowy wpierdol spuszczał. A on nagle, wiesz, kopniak z półobrotu i knockout w pierwszej rundzie. Się nie zdziwię. Szczególnie z twoimi ranami. Dwie rany? Nice. Czas na trzecią. Ej, i tak to lepiej, bo ja mam 3 rany. Ja dosłownie nie mam nic. Dobra, próbuję rzucić sztyletem. A co? Karmy mogę do tego dodać, czy nie? Nie mogę. Jeżeli, skill, to jest, jeżeli to jest talent, to możesz. Jeżeli to skill, to nie możesz. No, ale to jest przez to, że ci odjęło, nie? Czy wyrzuciłeś jeden? Wyrzuciłeś jeden, to jest pech. Rzucił się. To teraz rzuć mi... Proszę, powiedz, że sam siebie... Rzuć mi D6. Rzuć mi D6. Parzyste w Veya, nieparzyste w Linzo trafisz. Ale nie.
Proszę, nie. Powiem, chociaż nie wiem. Chwyciłem za drugą stronę sztyletu czy coś takiego. Nikt sam sobie zadał wyobrażenia. Nie. No to dobra, powiedzmy, że 1-2 trafiasz w siebie, 3-4 trafiasz w Linzo, 5-6 w Veja. Rzuć K6. Masz tak być. Kurwa, we mnie trafi, na 100% trafi. 1, trafiasz w siebie. No to teraz zadajesz sobie obrażenia. Dobra. Od sztyletu. Może kombat? W kombacie, no, w kombacie. Ale wyobrażasz sobie, my idziemy uratować króla, a od razu sobie w stopę wlatujemy. Pytam sztylet w złą stronę. Tak, no to... wsięgnąłeś po sztylet, wyciągnąłeś go takim zamaszystym ruchem, że on ci wyleciał z dłoni, tak poszybował do góry, tak się kręcił i jeb ci się wbija w stopę. Po prostu ostrzem, wiesz, spada w dół i wbija ci się w stopę, nie? Wydzierasz się za plecami Veja, zarobiłeś, nie, masz pancerz? Jakiś masz, bo ty masz naturalną skórę, która jest pancerzem. Moment. Armor masz tam jakiś, delikatny chyba 3 czy coś. Armor? Armor mam 2, dostaję 3 obrażeń. Tak, więc tracisz 3 obrażenia. Sztylet wisi, nie... wiesz, kuje cię w stopę i wypada, znaczy nie wbija się, tylko wiesz, kaleczy cię w stopę i upada obok twojej stopy na podłogę, nie? Ty się schylasz po niego, a tam ci jakiś strażnik ci mieczem nad głową, jeb, akurat. Dobra, teraz kto? Teraz Jakus. Jakus Byrajlach, z rodu Byrajlach. Zamierza się na Linzo swoim, nie, tym, ostrzem, zatrutym. Zobaczymy, czy trafi. Chyba trafi. 17. Jaką masz obronę fizyczną? Nie, no to czekaj, defensive, unik, to jest to... Jak masz unik talent, to możesz próbować unikać. Jak wyrzucisz 17 lub więcej, to uniknąłeś. Tylko unik z chyba tymi kosztuje, ranami... Tylko chyba unik, strayna. ale zawsze, nie? Jednego strayna. Tracisz jeden punkt obrażeń ze strayna, ale zawsze masz szansę uniknąć tego, bo jak ci wejdzie rana, to cię zatruje. Chyba, że, nie wiem, przewidywanie ciosów to może ale być... Ale przewidywanie ciosów możesz stosować, kiedy wygrasz inicjatywę. Też coś takiego było? Dobra, no to wiem, jak chcesz, to przyjmuj, nie? Ale jak mi wejdzie rana, przeskoczy ci próg ran, no to masz wysokie prawdopodobieństwo, że zostaniesz zatruty i umrzesz. Spoko, wtedy skinę jako bohater, jeśli mam być szczery. No, ale nie mam innego sposobu, bo tak chodzi o te pulse, co nie? Pulse mam 7. To wychodzi dziesiątka, wchodzi. Nie, chodzi mi o Wound Threshold, jeżeli masz... A Defense Physical jaki masz? Defense Physical 7. A, czyli dwa dodatkowe sukcesy wchodzą, czyli o 4 stopnie wyższe obrażenia wchodzą. Więc chyba, bardzo... że to mogę na czysty refleks uniknąć, bo umiejętności unikania nie mam. Nie masz uników, ani talentu, ani tego? Jako Linzo nie ma? Wydawało mi się, że miał. No to jak nie masz uniku, to nie możesz. Przeporozmawiam. Tak, przekonajko, że jednak jesteś po jego stronie. Ty dostajesz z 12 stopniem obrażenia. 18 minus twój armor. Physical armor. Dobra, odpadam, tu już nie mam co jak armor. Masz armor. Armor mam 5. Nie, czyli czy to defensive 13. Czyli 13 obrażeń, ty masz Wound Threshold 8 i masz 13 obrażeń dodatkowych zarabiasz, czyli już masz 15 obrażeń. 15. No, Wound Threshold dostajesz kolejną ranę, czyli czwartą. Dostajesz teraz tak, knockdown test musisz zdać, czyli klikasz knockdown i musisz wyrzucić 5 lub więcej, żeby ustać na nogach. To jest raz. Gdzie jest cała nadzieja w tobie. Nie wiem, karmę tu mogę dać, czy nie mogę nie, dać? Nie, nie możesz do żadnego testu karmy dać, tylko do talentów. Czyli przewracasz się i jeszcze teraz trucizna Jakusa Byrajlacha. Jak ona działa? Już ci zobaczę. I jeszcze łamię nogę sobie jeszcze, po minus 1, nie wiem jak to mogę rzucić trucizna, minus. Trucizna. Nie, bo masz stopień pierwszy, czyli chyba rzucasz, ale nie wiem co to nie, jest. Nie, to moja postać już zdechła, bo to niemożliwe, żebym przeszedł. Jeszcze, bo miej nadzieję, ja w ekwipunku mam chyba jakiś antidotum. Kelly, mam antidotum Kelly. Pamiętajcie, że macie, któryś antidotum. Z was ma, któryś ja z was ma to antidotum, które wręczył wam Pierce Sokole Oko. Tak, mam. Jedną dawkę macie, więc kogoś możesz uleczyć. Nie, na króla zostawię jak coś. Znaczy ja mam dwa antidotum ewentualne. Aha,
bo mam jeszcze wcześniej takie konkretne na każdą truciznę. Jedno to od Spirsa. Ja więc ona działa. Ta trucizna, to już powie ci Liza, jak to wygląda. Ty próbowałeś go zaatakować sztyletem, ale nie, czekaj, sorry, dobra, nie, to się nie zdarzyło. To się nie zdarzyło wszystko, bo zapomniałem, że Jakub w tej rundzie się dopiero podnosi, więc on w tej rundzie nie atakuje, tak. czyli masz szczęście, nie? On w tej rundzie nie atakuje, sorry, bo on się podnosi, więc jeszcze żyjesz. Więc on się po prostu podnosi, ale będzie chciał cię w następnej rundzie zaatakować. I teraz wracamy do Urrusa, który jest czyli pierwszy. Swoją powinność. Tak, tak. Czyli to była taka alternatywna rzeczywistość. Tak, tak. Coś się wydarzyło. W jego głowie, leżącego na ziemi, stającego, już widział, jak tam bierze, tnie, zatruwa, w ogóle już gryzie szpiach. Zaraz to, tak samo z królem, ale tak naprawdę obudził się. Cios z powietrza, co my tu mamy? Zaraz to jakieś ewolucje będą, mnich Shaolin. A tak, wyskakuje do ciebie akrobatycznym atakiem znowu. Proszę bardzo, niech nie chciało, skoro musi. Potem będzie cię kopał, ale na razie i wydam znowu kolejną karmę. Mhm. Bo mogę. Urrus. Wchodzi. O kurwa. Dobra, wchodzi. To jeszcze teraz... To widzimy powtórkę historii. Błyskawiczne kopnięcie z kolejnym bonusem. Do karmy też. Też wchodzi. O kurwa. A ile masz obrony? 12. Czyli tutaj z jednym sukcesem i z jednym sukcesem. Dwa razy z jednym sukcesem. I teraz do obrony się dodaje cios z powietrza, czyli on ma 8 rangę, czyli 8 stopni, 9 i 8 to jest... No nie, no ty nie możesz skinąć, bo jako ty jedyny nie masz ran. Jeszcze. Zawsze mogę próbować unikać. Cios z powietrza to jest 17 plus 2 to jest 19. Mhm, no z 19 stopniem. Pierwsze obrażenia. Dobra, nie wchodzi nic. Czyli tutaj on wyskakuje do ciebie i cię takim bicycle kickiem, rodem prawie z Mortal Kombat, cię częstuje kilkoma kopnięciami w klatkę piersiową, ale to odbija się, czujesz tam te uderzenia, trochę cię bolą, ale nie specjalnie ci coś robią. I drugie tak samo. Uderzenie. O Jezu. O kurwa. 23. Dobra, ja mam 8 pancerza, czyli na pewno mi rana wchodzi. Wchodzi ci rana, knockdown test na jaki masz wound threshold? 7. 7, czyli czekaj, 8 pancerza, czyli 15 ci wchodzi, minus 7 to jest 8. Knockdown test z trudnością 8 musisz zdać, żeby ustać na nogach. 8, no to ustajesz, czyli nie będziesz mógł działać normalnie w swojej rundzie. Udało ci się. W każdym razie on ten, wiesz, wyskoczył najpierw tymi pierwszymi kopnięciami, trafił cię w klatkę piersiową, odsunąłeś się od niego. Potem opadł na ziemię i takim po prostu kopniakiem z półobrotu trzasnął cię prosto w gębę. Poczułeś jak ten, jak gdzieś chyba wypadł ci jeden, zgubiłeś chyba jeden ząb po tym ciosie. Zatoczyłeś się. Obróciłeś się wokoło własnej osi, zakręciło ci się przez chwilę przed oczami, ale ustałeś jakoś na nogach, wzrok ci po chwili wrócił i, że tak powiem, spionizowałeś się z powrotem na orku, który śmiejąc się ci w twarz szykuje się do zadawania kolejnych ciosów. Rzuć mi tą na truciznę znowu z 10 stopniem obrażenia, jakie zarobi. I rzuć mi D6 za Jakusa, jakie obrażenia zarobi jeszcze w tej rundzie. Okej. Okay. Bo tam druga runda jego obrażeń tam się... Okej, okay, to z karmę rzucałem dla Jakusa, zwykły dla... Czyli 26, dobra. A teraz dla... Karmą dla tego, dla Jakusa rzucałem. No to ja wiem, to już zanotowałem. Rzuć mi dla Urrusa na jego obrażenia. To rzuciłem z łuku. Łuk 9, czyli 9 to jest tutaj 27 już ma, dobra. Okej. Okay. I teraz kolej Linzo. Słuchaj, ja chyba sobie tak skoczę pomiędzy królem a tym moim, co jest naprzeciwko mnie. Krzyknę do króla, żeby uciekał, bo się schował za mną. A ja się zajmę zdrajcą i używam broni białej, uderzając Jakusa, tak? Czy się mylę? Widzisz, że Jakus już widzisz, że taki pot, że jego twarz jest zroszona potem.
że dziwnie drży, chyba osłabiony jest po tej strzale, którą zarobił w łokieć od jej, ta laska z tym ostrzem zatrutym mu drży, drży w ręku i... Zejdź mi z drogi! Muszę go zabić! Ja bym użył teraz rozmowy, tak żebym powiedzieć, dlaczego chcesz go zabić, ale dobra. Nie, użyję broni białej, żeby mieć ten, no... Rozumiesz, po prostu go zaatakować. No, dawaj. Bałe i sławy, spokojnie, zdrajcy. Nie, bo ja tu bym chciał monolog zrobić, znowu te krzesełko przynieść, żeby porozmawiać. Sześć, no niestety... Nie trafiam, skatuj. Sześć jest niewystarczające, żeby go trafić, więc ty tam zamierzasz się na niego tym sztyletem po raz kolejny, żeby wypchnąć śmiertelne pchnięcie, ale Jakus jakimś ostatkiem siły woli odbija ostrzem laski, ostrzem tej broni wyciągniętej z laski odbija twój sztych i ciężko dysząc stoi przed tobą, zamierzając się do pchnięcia tym razem prosto w ciebie. Teraz jest Wei. Zarobiłeś potężny cios, który mało cię nie powalił na ziemię od orka. Widzisz, że na razie ta trucizna zjadła cię nie opłaszkę, jakoś większego wpływu na wielkiego ochroniarza nie ma. Jeżeli na niego działa, to w zwolnionym tempie i możesz nie dożyć momentu, kiedy twój przeciwnik padnie, jeżeli dasz sobie, pozwolisz sobie na to, żeby zarobić kolejne takie uderzenia. A mimo tego, że ork walczy bez broni, to kopie jak grzmotorożec. No, więc właśnie zastanawiam się, czy mam w ogóle możliwość zyskania nad nim dystansu, jakieś odsunięcia się od niego. Czekaj, tak, zaraz żeby nie... ci powiem, jaką on ma szybkość ruchu i to będzie wiadomo. Movement 12, a ty jaki masz? Albo 12, albo 14 nawet. Muszę zobaczyć, co to będzie przy tworzeniu postaci tam napisane pewnie. To jest w zakładce Core obok Karma Modifier, tam pod legend, a, pod dobra, punktami to, legend. Punktami legend. Movement 14. No to jesteś zaledwie się w stanie od niego odsunąć w trakcie jednej rundy na 2 metry zrobić od dystansu między wami, bo on się potrafi poruszyć o 12 metrów, a ty o 14. Okej, okay, ale czyli to... W sensie nie da, mogę odsunąć się na maksymalną odległość od niego i w tym samym czasie jeszcze do niego strzelić, czy to już nie wypali. Znaczy to jesteś w stanie się przemieścić o te 14 metrów powiedzmy, i, ale on się rusza za tobą, więc tak de facto będziecie mieli 2 metry no, odstępu od siebie. Wiem, i w sąd swojej turze będzie po prostu mógł, do nic nie da. To o to mi tylko chodziło. Skoro nie mogę uciec, no to chyba pozostało mi tylko przyspieszyć działanie tej trucizny i pomóc mu w dostaniu kolejnych obrażeń. Zginę to zginę, ważne żeby on też zginął. Dobra, więc tak. Najpierw rzucę Mystic Aima przeciwko jego obronie magicznej. Dobra, to na pewno chodzi. Przeciwko obronie magicznej. Czekaj, obrona jego magiczna jest 9, więc chodzi to z 14 z dwoma sukcesami. Okej, okay, każdy dodatkowymi dwoma, bo każdy tak. Sukces dostaje plus 2 do stopnia na atak. Czyli dostałabyś plus 6, no bo normalny sukces plus daje 6. Plus 2 i kolejne dają plus 2 i plus 2, no to plus 6. Znaczy chyba, że tam w opisie tego Mystic Aima masz, co daje dodatkowy sukces. Nie, każdy bonus step daje właśnie plus 2. No to plus 6 stopni. Teraz no to bym pewnie walnął sobie tą broń dystansową, dopalając to karmą normalnie i pewnie dodatkowe jeszcze dwa spale. Czyli ten jeden tutaj. Co? Co to same jedynki rzuciłeś? O, masz pecha. Same jedynki. Ale jeszcze karmy dwie rzucam przy tym rzucie. Aha. Do tego dochodzą. No to prawie jedynka, czyli czekaj. 8. 3, 4, to 7 to jest w sumie 8, tak? Przeciwko jego obronie fizycznej. Ale nie, czekaj, nie dodałem stopni dodatkowych. Rzuciłem na czysty, a tam mam jeszcze plus 6. Czekaj, jeszcze raz muszę rzucić na ten. To te karmę może być, ale... Ale ten muszę z 12 na 18 zmienić. Aha, no dobra, to. Ale pech, ja pierdzielę. Taki. Dobra, okay. 21, no, okej, okay, to daje plus ci. 1 plus 4, czyli plus 5, 26. 26 to jest okej. Okay. On ma cały czas. Dobra, miał 15. Czyli 26 minus 15 to 2 stopnie sukcesu dodatkowe. Czyli plus 4 obrażenia. Stopnie. Dobra.
9. On nie ma pancerza, więc mu wszystko wchodzi, ale ma wound threshold taki sam, więc nie dostaje rany. Czyli dostaje 9. Urrus, gdzie on jest? Tu jest. To jest ta ze strzałą. Zwykłam. Tu cisnę już ma, no to drugiej nie będę mu nakładał. Okej, no to tyle. No, strzeliłeś do niego, strzała kolejna gdzieś tam wbiła mu się w ramię. Ale on też po prostu wyciągnął ją z rany krwawiącej, odrzucił na bok, śmiejąc ci się w twarz, tak jakby te twoje pociski nie robiły na nim wrażenia. Żywotny skurwiel, że tak powiem. No. Więc teraz jest kolej Malachita. Ja nie wiem, co ja mogę robić. Ty stoisz, widzisz, co tu się w ogóle dzieje. Widzisz, jak Urrus tam naparza się efektownymi kopniakami. I czasami pięścią z Wejem, który się cofa pod naporem jego ciosów, ale gdzieś tam rani tego. Widzisz, jak Lin zarzucił się w kierunku Jakusa Byrailacha i gdzieś tam próbuje go dźgać, ale Jakus się wybrania. Widzisz, jak tutaj wszędzie biją się strażnicy ze spiskowcami. Gryzący dym tłoczy się w tej sali. Na szczęście jesteś ponad tym gryzącym dymem, nie wdychasz go, ale widzisz, że wszyscy, co go wdychali, to tam biją się na podłodze, dusząc się niesamowicie. Wiesz, piszczą tutaj dworzanie, się chowają po kątach. Ktoś wzywa... Dobra. Ktoś wzywa straż. Widzisz, jak... Czy jest jakaś szansa, że mogę rzucić się na Urrusa, tak żeby on wpadł w ten dym? A czekaj, a ty nie możesz użyć jakiegoś uroku, żeby go, nie wiem, tam odstraszyć, albo, nie wiem, tam, wiesz, zawrócić mu w głowie, czy tego stylu? Po prostu zamiast tego na przykład Malachita lub kogokolwiek, że używasz, nie wiem, tam jakiegoś śpiewu czy coś i obracasz ich uwagę od, nie wiem, tam od króla, od naszego łucznika. Czy istnieje taka możliwość, czy tak nie? Mogę sprawić, że trudniej was przestraszyć. I... No nie wiem, nic nie mam, mam sztylet. Nie używaj sztyletu, proszę cię. Nie wykonałem żadnego dobrego rzutu sztyletem w całej tej... Chaos tutaj, chaos i piekło tutaj walki toczy się wokół Malachita, on tak stoi jak taki posąg faktyczny między tym wszystkim. Tutaj wkoło niego dawcy imion walczą, krwawią, ranią się nawzajem, umierają, a on stoi tak jak posąg i się tak rozgląda, jak trochę jak John, jak John Travolta z tego mema, gdzie tak się pojawia i tak się kręci. Albo nie wiem, taranem chociaż go jeść. No bo nie wiem co. Zawsze jak się rzucisz na Urrusa, to będzie dodatkowym przeciwnikiem dla niego, który będzie miał szansę go trafić i zranić, nie? Może w ciebie cię atakuje, a nie mnie. Dobra, trudno. Nie umiem walczyć, ale odsłonię Veja moją własną piersią. Rzucam się na Urrusa. Dobrze, ale ty będziesz walczył jak? Wręcz? Nie mam takiego skilla, więc mogę, no to nie na czysty, no to na czysty dexterity rzucasz po prostu. Dobra. To będzie piękne. Czysty dex u... Tak, nie trafię w ogóle króla. Cydianina. Rzucasz się, Malachicie, w kierunku Rusa, próbując go gdzieś tam trafić ciosem pięści, ale on tak po prostu jakby od niechcenia, wymieniając ciosy z Wejem, tylko tak jedną ręką tak po prostu odtrąca twoją na tyle mocno, że prawie straciłeś równowagę. Teraz Jakus. Jakus ledwo się trzyma na nogach, ale wymierza w Linzo cios. Jakbym był na piątym kręgu, mógłbym inspirować innych? Jakby nie wiem. Pięć. To nie trafia. Nie trafia? Więc wykonuje takie pchnięcie w twoim kierunku, tym wysmarowanym jakąś trucizną ostrzem, ale ty balansem swojego ciała, podpierając się na chwilę ogonem na podłodze, robisz taki skręt i on tylko to ostrze tak ci przelatuje koło brzucha. Jakus cofa rękę, krzywiąc się niemiłosiernie. Widać, że ta rana zadana mu przez Veja utrudnia mu jakiekolwiek działanie. I teraz wracamy do Urrusa. Urrus, widząc, że próbowałeś go... Zabije czy nie zabije? Urrus, widząc, że Malachit próbował go zaatakować, odwraca się do niego i wykonuje oczywiście akrobatyczny atak. Dawaj. Przynajmniej Wej nie będzie miał obrażeń.
No pewnie jakby następny taki sam przerwę mnie to... Defend mam 9, jeśli to to. 14, czyli to trafia cię tym, z dodatkowym atakiem, czy z dodatkowym sukcesem. Za jednego strajna wykonuję jeszcze błyskawiczne kopnięcie, do które dopalę karmą. 21. Minus ile? A to tylko na to cię wejdzie. Minus ile? Ile masz pancerza tam? Nie pancerza, physical defense. Czekaj, physical defense? Physical defense mam 6. 6, tak? Bo to no. Tam z jednym sukcesem to ci wejdzie. To tutaj z jednym sukcesem i tutaj ci wejdzie 3 sukcesy. Czyli najpierw walka wręcz z jednym sukcesem, pierwszy cios to jest za tu. Dobra. Doskakuję do ciebie. Jaki masz armor? 2. Więc doskakuję do ciebie. Czyli dostajesz 15, w tym pierwszym ciosie dostajesz 15 obrażeń. On doskakuje do ciebie jak tygrys, jak jakaś pantera i z tym, takim, doskakuje i tak ci ładuje ci takiego puncha pod żebro. Czekaj, miałeś... Threshold mam 12, więc muszę rzucić countdown. Zdałeś, countdown. No to zdałeś. Tutaj w tym pierwszym się zdałeś, ustałeś na nogę, wrzucił mi taki cios pod żebro, aż ci coś poczułeś, jak ci coś chrupnęło tam pod tym, schyliłeś się, a on w drugim ciosie, gdy miał dwa sukcesy, wykonuje ci kopnięcie kolanem prosto twarz, nie? Więc tutaj masz 14 dodatkowych obrażeń jeszcze. I też minus 2, czyli 12? Tak. I tak już jesteś prawie pod kreską życia. Nie życia, przytomności. Przytomność, żeby być nieprzytomnym, potrzebuję jeszcze 3 punktów. O, to. Ale czy teraz przypadkiem znowu nie miałeś knockdown testu? Musisz chyba jeszcze znowu knockdown test dać. Równiutko? Czy równiutko, równiutko, tak? No to utrzymujesz się. Znaczy, cofasz się parę kroków do tyłu, krew czujesz chyba, że złamał ci albo pękło ci któreś żebro. Czujesz, że masz rozbity nos, z którego krew ci leci, zalewa twoją białą skórę. Widzisz, jak taka siwo-niebieska jucha wypływa tutaj od razu z rozbitej twarzy. Bije niesamowicie mocno ten ork i naprawdę jest szybki jak... No szybki jest jak pantera i do tego... Ale przynajmniej na krótką chwilę odciągnąłeś jego uwagę od... Weja, dając możliwość zaatakowania, co prawie przypłaciłeś utratą przytomności. Było zostać wojownikiem. Miało się grać na instrumentach. Ale teraz Wej, rzuć mi znowu za obrażenia za truciznę, bo to pora na to. Jasne, z automatu mam gotowy, to będzie słuch. Już ale on rzuca na obrażenia od trucizny. 18, 6, 46, 84. Czy Urru straci przytomność w tym momencie? Popatrzmy. Jeszcze nie traci skubany przytomności. Jeszcze się trzyma. Okay. To... A, teraz Linza. Linza teraz. Tak, teraz Linza. A teraz czekaj, a ten Linza. Drugi... Nie, tam na tamtego drugiego już trucizny nie działa, bo ona działała tylko 2 rundy, więc on... Tak. Dobra, czyli z tym co walczy, to trucizny już przestała działać, tak? Dokładnie. Na tamtym jest, dopóki nie zostanie wyleczona albo zginie. Dobra, i jak on wygląda? No nie wiem, półmartwy, używy... No jest taki, tam, widzisz, że jest... Półmartwy raczej. No czy półmartwy, no jest na skraju wyczerpania, ale jeszcze się trzyma na nogach. Prawdopodobnie gdybyś trafił chociaż raz, to prawdopodobnie byś go dobił, ale... Zakautował. Dobra, no. Okej. No to... Pokaż mu, gdzie raki zimują. Dobra, używam broń białą, bo to jedyne, co to mogę zrobić. Otwieranie zamków to nie zrobię, że mu otworzę ran, no chyba, że się zgodzi, że go użyję. No nie, takiego zastosowania... Ja na szczycie. Otworzysz mu takry odpowiedzialny za ból. Otwórz drogę do jego serca od razu, co nie? I przygotuj miejsce. To odkupienie. Wyczucie niebezpieczeństwa też tu nie zrobię, spostrzegawczość to też nic nie zrobię. Kradzisz kieszonkowa, no serca mu nie ukradnę, chyba że pomolisz. Broń, kieszonkowa, nie? Broń z ręki. Moja! Ja tak teraz patrzę. Ja powinienem wziąć srodzina.
miałbym first impression, miałbym winning smile, bym ludzi podbijał tym, że jestem artystą miecza, ale nie, zachciało mi się kurwa grać. O, chyba trafiłem koło tą bronią białą. Zaraz o, pewnie tak. 16 to raczej tak. Tylko obrażenie, żeby jeden. Tak, trafiłeś z, już ci mówię, z jednym stopniem sukcesu dodatkowym. Czyli tak, o tej teammate, jak tu pisze 6, to muszę 7 też, tak? 8, bo to 2 stopnie daje. 8 plus 2. 8, dobra. Okej, okay. Karmy nie wpisuję, bo tu się nie wpisuje karmy. Nie, tutaj karma jest. Okej. Okay. Kurwa mać. 3. No ale to jest wystarczające, żeby trafić. I wbijasz, znaczy rzucasz się na Jakusa z tym sztyletem i wykonujesz pchnięcie, które prawie że udało mu się że osparować tą bronią, ale nie do końca, bo jednak udaje ci się po raz kolejny zahaczyć jego, przebić mu szaty i zahaczyć jego ciało. I chyba to dla niewprawionego w boju krasnoluda było za dużo, ponieważ widzisz, jak jego ciało przez chwilę, wiesz, tak się wzdryga, taki dreszcz mocny przez niego przechodzi, broń wypada mu z ręki, a krasnolud po prostu już, kiedy jego ciało uderza o podłogę, rozciągając się jak długie, to już wtedy nie miał przynajmniej przytomności, więc no przeżyłeś. Ale stracił przytomność, tak? No nie wiesz tego do końca, bo to jest fair ale walki, no ale w pewnym momencie padł, nie? Padł i wypuścił broń z ręki, nie? No to dobra, no to krzesie to Urlusa, mówię, Urlusie twój Od Urlusa cię oddziela dobrych kilkanaście metrów i jeszcze chmara walczących piskowców z tymi, ze strażnikami, więc nawet jak coś krzykniesz, to on cię raczej nie usłyszy. Nie? Dobra, a mogę wziąć i ukłonić się królowi, czy tam wziąć tak na kolanku i powiedzieć, jestem do twoich usług, panie? Oczywiście, możesz. No to dobra, no to tak krowie, wiesz, tak, i na jednym kolanku, jak do kościoła się idzie i się do modlitwy i mówię, mój miecz jest na twoje rozkazy, panie. Widzisz, że król akurat chowa się za jakimiś dwoma gwardzistami, którzy odgrodzili go od szalejącej tutaj zawieruchy bojowej i wtedy po prostu nie jesteś do końca pewien, czy nawet cię usłyszał, a tu obok ciebie właśnie pojedynkujący się spiskowiec z jakimś strażnikiem wymieniają ciosy i on ci tam mija, nie? I tam akurat gdzieś ci nad głową ostrza się skrzyżowały, iskry poszły, nie? A ty tylko skuliłeś się w sobie, żeby przypadkiem nie zarobić jakiegoś uderzenia. I oni przesunęli się dalej, gdzieś tam w nozdrza buchnęła ci. A jeszcze jedną rzecz, zanim Jakus padł, jeszcze rzucę kosteczką. Siódemeczka. I jak jeśli kiedykolwiek... Zanim Jakus padł, wypuścił z rękawa swojej szaty niedużą butelkę z jakimś płynem, który rozbił się u twoich stóp i rozlał się na podłodze. Poczułeś tylko, jak klęknąłeś przed królem, to poczułeś tylko taki cuchnący zapach. Musisz wykonać test zręczności. Dobra, test zręczności, czy nie wiem, czy użyć przekratania się, przekratanie to też jakby... Dexterity się po prostu... Zręcz. Exos. Jakie to z tego? Czyste testy. No bo nie ma żadnej akrobatyki ani nic takiego. No bo ewentualnie coś w stylu chyba tylko, no. Dobra, tekst... 9. Na to rzuciłem. Wstając z kolan po tym pokłonie wobec króla, widzisz, że ta maś się rozlała, stoisz w tej kałuży, widzisz, że nagle nogi zaczynają ci się rozjeżdżać, to jest śliskie jak cholera, ale jakimś cudem po raz kolejny, balansując z pomocą swojego skrankskiego ogona, udaje ci się wyskoczyć z tej kałuży i ustać na nogach, nie przewracając się. Teraz Wej. Widziałeś, jak Malachit poświęcił się, rzucając na Urrusa i zarobił kilka bardzo mocnych ciosów, które praktycznie od razu posłały go, znaczy no prawie, że sprawiły, że Urrus dwoma ciosami praktycznie wyeliminował wielkiego obsydianina z walki, co dało ci oczywiście po raz kolejny do zrozumienia, jak niebezpiecznym przeciwnikiem jest ten wytatuowany ork, ale przynajmniej miałeś jedną krótką chwilę na to, żeby, że tak powiem, nie zarobić od niego dodatkowych obrażeń i mieć szansę na to, żeby go wykończyć, zanim on wykończy ciebie, nie? No dokładnie taki jest mój plan aktualnie, więc pewnie powtórzę to, co robiłem wcześniej. Już ignorując to, że
jakiekolwiek kolejne obrażenia mogą być śmiertelne dla mnie, przynajmniej stracę przytomność. Więc najpierw walnę Mystic Aim'a. Mhm. 7, no niestety to nie jest wystarczające. Mhm, okej. Okay. Dobra, no to rzucał z karmą i dwa dodatkowe jeszcze rzucę karmę. To jest do rzutu na... Czy to daje w sumie 17, tak? Tak jest, 17. Trafiasz, ale bez dodatkowych modyfikatorów. Okej, okay. 9. 9. Więc posyłasz kolejną strzałę, która wbija się gdzieś Urrusowi odwróconemu do ciebie akurat tak bardziej prawie że tyłem, bokiem, gdzieś pod łopatkę. Cała orka tak wypręża się nagle w łuk i ten odwraca się, tak jakby chciał jeszcze rzucić się w twoim kierunku, ale daje pół kroku, nogi odmawiają mu posłuszeństwa i uginają się pod nim i tak jak kłoda, on po prostu przewraca się na twarz i wykłada się jak długi, chyba trucizna cieniopłaszczki w końcu wraz z odniesionymi przez niego ranami przezwyciężyły piekielną żywotność, jaką miał ten orkowy szpieg perański i wykłada się jak długi na podłodze niedaleko ciebie. W tym momencie złota brama wiodąca do sali tronowej króla otwiera się na oścież i wraz z nią wpada chmara kolejnych królewskich gwardzistów, którzy momentalnie otaczają was wszystkich, dobijają czy też rozbrajają resztkę spiskowców, którzy w tym momencie byli jeszcze na nogach i tak właściwie w tym momencie cały ten zamach na króla zorganizowany przez Jakusa Byrajlacha zostaje udaremniony. Nad ciałem mistrza zaciśnie się krąg gapiów. Po tym jak sytuacja została praktycznie opanowana, opary gryzącego dymu rozwiały się całkowicie i było widać ogrom strat, jakie poniosło królestwo, czy to w dawcach imion, czy to w sprzęcie walającym się porozbijanym tutaj na podłodze. Widzicie, jak tłum dworzan wraz z księciem Nedenem skupia się nad zwłokami Jakusa. Książę Neden... To on stech? Być może. Książę Neden pochyla się nad zwłokami, by sprawdzić, czy zdrajca na pewno nie żyje. Gdy tylko dotyka szat mistrza zapachu, w pomieszczeniu rozchodzi się nagle dziwny, gryzący zapach. Co robicie? Szybka decyzja. Ja ogólnie jestem raczej daleko, tak? Stamtąd? Bo ty jesteś, najbliżej jest Lizo w sumie tej całej sytuacji. Okej. Okay. Ja osobiście posłałbym jedną dodatkową strzałę, upewniając się, że na pewno zginie. I jeśli to zrobię, trafię, to wtedy będę się kierował jak najdalej out. I ja spełnię wszystkie swoje marzenia aktualnie. Więc pewnie nie wiem, rzucać na dystansową czy... Rzucaj. No jak pecha wyrzucisz, no to nie trafisz. Chyba trafisz we mnie. Chyba nie wyrzuciłeś samych jedynek, więc ale nie trafiłeś. Znaczy w sensie posłałeś strzałę, ale ona przyleciała obok Linzo i uderzyła w podłogę obok tego. Okej, okay, no to trudno. Jakusa. Ty Linzo coś robisz? Używam wyczucia niebezpieczeństwa. Rzucaj. Czy to jest coś moc... A ile mi zostało w sumie? Karmi, bo chyba wrzuciłem 3 i powinien mi chyba zostać 3 lub 2. No to tam masz max karma, to masz tam podane. Na ile masz? Max masz, jeśli na drugim jesteś tym, no to masz pewnie... Masz max karma modifier razy twój krąg, to jest twoja maksymalna karma. Tak. Wyczucie niebezpieczeństwa, okej. Okay. Plus 4 i 7. No to trochę za słabo. Uderza cię w ciebie, że na pewno coś tu się dzieje niedobrego z ciałem Jakusa Byrajlacha, więc co robisz? Widząc jak pochyla się nad nim książę. Dobra, biorę księcia za koszulę, odpycham go do tyłu i krzyczę do wszystkich, żeby uciekali. A może powiedzieć to, co mówię ja, tak jakby zostaję z tyłu. Dobra. Rzucasz się w kierunku księcia Nedena, łapiesz go za fraka przysłowiowego, chociaż w tym w świecie nie było fraków, ale tak się mówi. I odpychasz go od ciała Jakusa Byrajlacha,
i w tym momencie ciało Jakusa zbucha straszliwym płomieniem i w mgnieniu oka zmienia się w kubkę popiołów. Obmywa cię... Rzucę akurat na zatrute ostrze, a tym się nie przejmę. Obmywa cię fala gorącego płomienia, która zdaje ci 7 obrażeń. Plus pancerz jest w ekwipunku, tak? Pancerz masz armor. Pancerz mam... Ale armor będzie na ogień? No, ochroni go jakoś tam częściowo, nie? 5. No to masz 3 punkty obrażeń. Tam nie stałeś aż tak bardzo blisko tych zwłok, znaczy tego ciała Jakusa Byrejlacha, więc liznęły cię tylko płomienie z tego... 5. Dobra. Liznęły cię z tego tylko płomienie i widzicie, jak w mgnieniu oka ciało Jakusa Byrejlacha zmieniło się tylko w kubkę popiołów. Już musiałem przekazać. Gdzie płomienie gasnął, równie nagle jak buchnęły, z Jakusa Byrejlacha zostaje tylko poczerniała plama na podłodze. Varulus, król Varulus III, wychodzi ze swoich gwardzistów, staje przy tej poczerniałej plamie, uśmiecha się smutno i mówi: zapamiętajcie dobrze ten dzień, podobnie jak wiele lat temu przy powstaniu śmierci. Jedynym zwycięzcą była śmierć. Tak samo dzisiaj Królestwo Troalu odnosi niepowetowaną stratę na kilku różnych poziomach. Oznajmiam wam wszystkim, że od dnia dzisiejszego to miejsce, ten fragment podłogi nigdy nie zostanie wyczyszczony. Jako pamiątka tego, też na znak tego, jak ciężko nosić jest koronę władcy Troalu. W tym momencie macha ręką. Książę Neden podchodzi do ciebie, Linzo, wyciąga do ciebie prawicę. Co robisz? Mam dwie opcje. Albo powiedzieć, nie jestem kocien, albo dokończyć, albo wziąć prawicę, a trzecia dokończyć dzieła tego naszego poprzedniego... Nie po to, tyle. A w tym momencie... Moment do tego. Jak... Odwalisz coś takiego, ja biorę sztylet i drugi raz rzucam sobie w stopę. To byłby taki stopę. Nie wiem, podetnij sobie żyły w ogóle. Nie no, nie chcę umierać, ale nieprzytomny już mógłby być. Nie, dobra, mówię, że nie jestem kocien łaski księcia. Że ja, zwykły człowiek ludu, nie jestem kocien łaski księcia. Taki frazes z typowej książki. Dzisiejszy dzień pokazał, że nawet najzwykły dawca imion czasami potrafi zrobić zasadniczą różnicę. Linzo Wojsze, poznałem cię jako złodzieja, a dzisiaj żegnam albo odkrywam cię jako bohatera. Chwała bohaterom, krzyczy na całe gardło. Chwała bohaterom rozlega się po całej sali, gdy zaczynają mu wtórować gwardziści. Za nimi dworzanie, za nimi jacyś tam ambasadorowie, którzy przybywali na tej sali. I po chwili rozlega się: chwała bohaterom, chwała, 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 chwała bohaterom, chwała, chwała, chwała. I może na tej scenie, kiedy na polu walki, powiedzmy taki widok oddalającej się kamery pokazującej salę tronową, która stała się polem walki spiskowców nastających na życie króla i bohaterów próbujących ich powstrzymać, tak cofa się przez tą wielką złotą bramę, przez którą tutaj wkoczyliście, pokazując gwardzistów, którzy zaczynają wyprowadzać pozostałych przy życiu spiskowców, innych, którzy zaczynają sprzątać zwłoki zalegające tu i ówdzie, czy to swoich towarzyszy, czy też spiskowców stojących po stronie Jakusa Byrejlacha, gdy widzicie, jak zdyszany kapitan Vayne Byrejlach wpada do sali tronowej, śpiesząc na pomoc królowi, jak myślał swojemu krewniakowi, który uważał, że stoi po stronie króla, i gdy dowiaduje się, że to właśnie Jakus był sprawcą całego zamieszania, przeprasza was później w... Po prostu przeprasza was, tak jak naprzystało na przyzwoitego krasnoluda, jak się okazało. Trochę później, kiedy cały ten bitewna wrzawa, te wszystkie emocje, wszystko to opadło, stało się przeszłością,
Okazało się, że Jakus Byrailach, to nie było tak, że cały ród Byrailach był zaangażowany w spisek Jakusa. To była jego prywatna inicjatywa, ponieważ jak się dowiedzieliście, przebywając jako goście i kurując się przez jakiś czas, korzystając z pomocy nadwornych uzdrowicieli króla Varulusa III i kurując się z całej tej przygody, lecząc rany. Tak, lecząc rany i korzystając z uroków łaski królewskiej, której staliście się beneficjentami z racji tego, że uratowaliście życie króla Valurusa, jak i jego syna. Dowiedzieliście się, że Jakus Byrailach zasadniczo tak naprawdę nie do końca był z rodu Byrailach. Było coś kiedyś takiego w historii Troalu, jak wam opowiedziano, co interesowało chyba przede wszystkim Malachita jako trubadura zbieracza historii ciekawych, wartych dalszego propagowania w innych zakątkach Barsawi. Istniało coś takiego jak Powstanie Śmierci, o którym wspominał król Valurus w swojej krótkiej przemowie. I było to swego rodzaju powstanie, które było też zainicjowane przez Imperium Terrańskie, które z użyciem przeciwnych rodzinie rodowi Avelusów, z którego pochodzi Varulus i książę Neden Krasnoludów oraz Wistrosza, jednego z przywódców drugiego pod względem wielkości największego gangu Kratas, czyli oka pomiotu Brochera, dokonały śmiałego kiedyś właśnie ataku na siły królewskie. Porwali Nedena i próbowali go zatruć wydobytymi z ciała Horrora fluidami, mającymi go zmienić w bezwolną marionetkę spiskowców. Jednak Gartlik Jednooki, przywódca Kratas, wraz z pomocą Smoka Górskiego Cienia, który sprzyjał Varulusowi, ocalili następcę tronu, a w wyniku tej rebelii zostało straconych wielu przywódców wśród buntowników, między innymi przywódca rodu Turlow, z którego tak faktycznie pochodził Jakus Byrailach, który po prostu, zmieniając nazwisko, wpisał się w szeregi rodu Byrailach i przez wiele lat planował swoją zemstę, zdobywając konszachty jako znany mistrz perfumiarstwa, zdobywając po prostu szerokie kontakty w świecie, nawiązując kontakty z Terą. Załatwił sobie składniki, które sprawiły, że wytworzył bezwonną, bezsmakową, bezzapachową truciznę, która miała zabić króla, jego syna oraz najbliższą świtę. I w tym momencie dokonać jego zemsty na narodzie Avelusów, co udało wam się skutecznie powstrzymać. Dzisiejsza przygoda kończy się z wami jako gośćmi króla Valurusa III. Jako gośćmi królestwa Troalu przybyliście do niego jako wędrowcy, zostaliście wygnani z niego jako przestępcy, wróciliście jako żonni zemsty przestępcy, żeby zemścić się na mistrzu zapachów, a koniec końców zostaliście wielkimi bohaterami, ratując króla. Jakież to dziwne koleje losu rządzą się życiem adeptów. Więc myślę, że to w tym miejscu skończy się ta historia. Dziękuję wam za udział w tej kampanii. Dziękuję ewentualnie widzom i słuchaczom za wysłuchanie tej historii. Mam nadzieję, że koniec końców się ona nieco rozjaśniła, że koniec końców zakamarki tej intrygi jakoś tam się rozwikłały. I mniej więcej wiecie, o co w tej przygodzie, o co w tej kampanii chodziło. Ja jestem Żuraw.pl, dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia w trakcie jakiejś kolejnej sesji, kolejnej kampanii. Hej! Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie, wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.